Zaraz oddam mikrofon Romkowi Graczykowi, który będzie to spotkanie prowadził, ale przywitam najpierw gości z Warszawy, pan Tomasz Terlikowski, pan Jacek Żakowski. Witaj Radowski. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że mamy taką sposobność rozmawiać w takim składzie. To jest bardzo dobry skład, ponieważ on gwarantuje różne poglądy. A ja to lubię. I lubię, jak z tej różnicy poglądów nie wyłania się jakiś kompletny chaos albo totalna wrogość. Byłoby dobrze, gdyby nam się udało przedstawić wzajemnie swoje argumenty. To jest minimum. Trochę lepiej, jak troszeczkę zrozumiemy swoje wzajemne pozycje. Jeszcze lepiej, ale w tym już nie wierzę, gdyby się kogoś, komuś udało do czegoś przekonać. Tak dobrze raczej nie ma. Ale tak czy siak, myślę, że to będzie owocne dla Państwa w szczególności. Bardzo się cieszę. Klub wtorkowy w piątki, bardzo to jest dobra formuła. Ale to, co się narzuca w ramach wydarzeń miesiąca, oczywiście to jest problem imigracji, prawda? Nie może być innego. Nie może być innego tematu. Będą trzy. Imigracja, punkt pierwszy. Polska w Unii Europejskiej, punkt drugi. Jedno z drugiego w znacznym stopniu wynika, chociaż oczywiście problem ten nie redukuje się do kwestii imigracji. I trzeci temat, prezydentura Andrzeja Dudy. Ponieważ tamte dwa się łączą, zacznijmy od Dudy może. Dobrze, panowie? Tak, co się nasz dzieci. Dobrze. Z tymi dziećmi to dobrze wyglądało dzieci. Andrzej Duda, proszę Państwa, miał koniec kampanii prezydenckiej spolegliwy, można by powiedzieć, taki łagodny, stonowany. I też sam początek prezydentury był bardzo stonowany i taki koncyliacyjny, można powiedzieć. Ten moment, ten dzień zaprzysiężenia i jego kilka wystąpień były bardzo obiecujące pod kątem przyszłej koabitacji, jak wiemy w tym reżimie, w tym systemie, gdzie jest prezydent i większość parlamentarna, gdzie może być prezydent i większość parlamentarna z innych obozów, no to jest problematyczne, prawda, z natury swojej koabitacja. No ale to dobrze zapowiadało tą koabitację, bo prezydent mówił takie słowa zachęcające do współpracy, do szacunku. Ale później to się trochę, moim zdaniem, nie sprawdziło, bo mieliśmy różne rzeczy, które pokazały no, pewne zgrzyty. Opozycja wytykała od samego początku wizyty zagraniczne prezydenta jako nieudane, co nie było całkiem słuszne, mi się wydaje. No ale co do referendum, to byśmy się pewnie w większości zgodzili, że było tak, że było to trochę partyjne działanie, tak? Co do projektu ustawy emerytalnej, no z pewnością się zgodzimy, że to działanie jest partyjne. Czyli ten problem stronniczości i bezstronności głowy państwa. Ja rozumiem, że on jest tym, to nie jest oczywiste do końca. W tym sensie Jacek Krzykowski mówił ostatnio gdzieś w telewizji, że nie ma tak na świecie, że prezydent jest idealnie przezroczysty i neutralny, prawda? Zawsze on sprzyja swoim bardziej niż nie swoim, to jest jasne. No, ale niemniej jest jakiś model prezydentury. I pytanie, jaki jest naprawdę ten model prezydentury polskiej? I czy prezydent Duda, bo on zakłada pewną dozę neutralności jednak, prawda? To, co się określa hasłem prezydent wszystkich Polaków. I czy prezydent Duda jak dotąd przez te półtora miesiąca, mieści się w tym wzorcu, czy się nie mieści? Ktoś się zgłasza? Ja się zgłaszam. Przepraszam, chcę powiedzieć, że będzie publicznie dopuszczona pod koniec jakieś 15-20 minut przed końcem spotkania. Tak, mamy tutaj dobry refleks. Proszę? Dobry refleks. Witam Garuski. Aha, to ja zakawę.
Też masz dobry lektor. Muszę powiedzieć za karę, to ja bardzo będę mówił krótko, bo na temat konstytucyjnych różnych uwarunkowań nie lubię mówić, bo się na tym specjalnie nie znam. Do tego się przyznaję do bycia, więc po co tutaj męskować. Co do Andrzeja Dudy, to niestety nie jestem bezstronny, bo się z nim koleguję od wielu lat, więc no, z siłą rzeczy sympatia robi swoje. Wydaje mi się, że pytanie, jakim jest model polskiej prezydentury, to jest pytanie wyrzucone w próżni. Bo jaki ma być model prezydentury w rozkroku? Model prezydentury niedorobionej. Model prezydentury, w której nie jest przesądzone, kto właściwie ma taką władzę sprawczą. W takim niedorobionym modelu, przepraszam za taki kolokwializm, Andrzej Duda sprawdza się całkiem nieźle jak na razie. I co więcej, jest człowiekiem sympatycznym, co niewielu naszym prezydentom dotąd się zdarzało. Tyle można o nim powiedzieć dziś. Nie popełnił wielkiego błędu. Jego wizyty zagraniczne są jak najbardziej uzasadnione. Efekty tych wizyt, a jakie miały być? Mieliśmy jakieś przełomowe traktaty podpisywać? A czy prezydent ma takie prerogatywy? No to jest pytanie o to, jak ustanowiliśmy prezydenta. Opozycja co innego tutaj podkreślała. No to ja oddam panu Jackowi Rzekowskiemu. Nie chodziło o to, że nie dokonano jakiegoś przełomu w polskiej polityce pozytywnego, tylko podkreślano to, że prezydent się nie za dobrze zachował, albo że się źle zachował. No to o to chodziło. A ja trzymam stronę. Ja mówię, że nie bardzo sympatyzuję z tymi krytykami prezydenta, jeśli chodzi o wizyty zagraniczne. Tu bym miał bardziej łagodne stanowisko, ale mówię, co było, co w trawie piszczało, prawda? Rzekowski. Więc tak, rzeczywiście ta relacja między prezydentem a innymi organami władzy państwowej jest niedookreślana i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Uważam, że w młodej demokracji ważne są kompetencje blokujące, które uniemożliwiają wprowadzenie dyktatury w doraźnej większości. Bo chodzi o to, żebyśmy ze sobą jak najdłużej się układali, jak w rodzinie, gdzie też nie jest jasne, kto decyduje o wydatkach, prawda? A jakoś... Ale to w rodzinie często, bo normalnie to tak. Mi się wydaje, że to raczej w patriarchalnej rodzinie niż w normalnej. Ale teraz powiedziałbym tak. Mi się wydaje, że prezydentura przez 20 parę lat w Polsce dobrze funkcjonowała. Z różnymi wątpliwościami, przy Wałęsie, te wątpliwości przy Kwaśniewskim, ale w zasadzie to nie odstawało od stanu, w jakim jest Polska ogólnie. I potem zdarzyło się to, co się zdarzyło z referendum. To moim zdaniem naruszyło powagę urzędu prezydenckiego. I takie zastosowanie kompetencji prezydenckich, uchwalenie tego przez Senat i treść tych pytań kompromitująca. To mi się wydaje, było bardzo poważne naruszenie Komorowskiego, który zdaje się przez większy, no do tego momentu trzymał się tych standardów, które dość wysokich prezydentury. I potem przyszedł Duda. I na początku rzeczywiście nie było się, aż pojechał do Berlina i zaczął się prezydentowi Niemiec skarżyć, że Polska jest kiepska. To uważam nie było fajne, ale to uważałem, że to było, mi się wydawało, że to było takie potknięcie się początkującego. Tak? Na początku jakby nie chwycił tego, że jest królową brytyjską, która pojechała do Niemiec. I to było dla mnie trudne, ale potem zaczęły się sprawy dużo poważniejsze. W ostatnich dniach wypowiedzi w sprawie uchodźców, bardzo utrudniające sytuacje. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i mamy opinię publiczną zrewoltowaną przeciwko uchodźcom. Słusznie czy nie, to nie jest, to zostawiam teraz na boku, dojdziemy do tego, ale zrewoltowaną. A jednocześnie demonstrowanie braku solidarności z
naszymi zachodnimi partnerami w tej sprawie w oczywisty sposób sprzyja tej rosnącej grupie wyborców i polityków na Zachodzie, którzy uważają, że Polska należy do Wschodu, a Wschód należy do Rosji. To jest dla nas bardzo poważna sprawa. I teraz w tej sytuacji uważam, że prezydent powinien, no mówiąc krótko, poruszać się na szczytnych łamach. To znaczy mieć świadomość, że to jest pole minowe, na którym rzeczywiście możemy, bo bardzo wielu jest polityków w zachodniej Europie, w tym w Niemczech, którzy uważają, że rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód było błędem, którego należy się jakoś wycofać, na przykład budując super Unię w strefie euro i zostawiając resztę nas w szarej strefie z Rosją. To jest dla Polski bardzo groźne. I ten ostentacyjny brak solidarności w tej sprawie, a zwłaszcza zapowiedzi prezydenta, że on będzie się domagał renegocjowania tego porozumienia jeszcze, to bardzo nam nie sprzyja. A potem popełnił moim zdaniem ten sam błąd, który popełnił Komorowski, tylko na początku kadencji niestety, a nie na końcu, czyli to zapowiada ryzykowną przyszłość. Popełnił ten sam błąd, składając ustawę zmieniającą system emerytalny. Nie dlatego, że jaką treść ma ta ustawa. O tej treści można dyskutować, to jest dla mnie, tylko składając ją w trybie niepoważnym. Ustawa o skutkach przeszło 100 miliardowych, a może większych, nie może być uchwalona na dwóch posiedzeniach Sejmu. To jest poniżej powagi poważnego państwa. I prezydent nie powinien przynosić uszczerbku powadze państwa i swojego urzędu, składając tego. On powinien ogłosić tę ustawę, opublikować ją, ale nie wnosić i nie udawać, że oczekuje, że zostanie uchwalona w tym trybie, bo to by było nieodpowiedzialne. Więc uważam, że ten początek pierwszy, tam nie wiem, parę tygodni było w porządku, a jak ruszyła ta katastrofa z uchodźcami, to zaczęło się niedobrze. Dominowski. Więc chciałbym zwrócić uwagę na co innego. Znaczy jednak na takie symboliczne gesty, które Andrzej Duda wykonał, bo to nie jest, to budowanie Solidarności, to nie jest tylko ten pierwszy dzień jego prezydentury, gdzie on dużo o tym mówił, ale również kilka gestów symbolicznych. Jednym z nich była wizyta na Świętej Górze Wodarka, gdzie wygłosił bardzo dobre przemówienie, odwołując się do kwestii historycznych, o których myślę większość Polaków wywodzących się z tradycji łacińskiej, łacińskiego chrześcijańska, czy protestanckiego, czy katolickiego, ma w tym momencie znacznie nie miała pojęcia, tak. Drugą była wizyta już kiedy rozpoczęła się afera wokół imigracji w meczecie. Też bardzo dobre przemówienie. Te dwa gesty były, powiedziałbym, ważne, bo pokazywały jednak tą jagiellońską tradycję, do której odwołuje się Andrzej Duda. Do której zresztą odwoływał się również, co nie jest żaden, to Lech Kaczyński, znaczy tutaj jakby to jest bezpośredni spadek. I jakby to powiedzieć, to są bardzo dobre sygnały w sytuacji, w której prezydent rzeczywiście ma sytuację dość nieokreśloną, to znaczy z jednej strony jest wybrany w wyborach powszechnych, no i do pewnego stopnia partyjnych, tak, bo popiera kandydatów, popierają partie polityczne, więc trudno sobie wyobrazić, żeby nagle kampanii prezydenckiej, on no, oczywiście składa, jest zwyczaj, składamy legitymację i tak dalej, no ale no, nie... On ma swój program, musi popierać te siły polityczne, które będą organizowały. To jest dość oczywiste. I to jest jakby ten element. Ja bym się też nie zgodził z tą oceną jego polityki zagranicznej. Ona rzeczywiście jest na kontrze do tej polityki, którą prowadzi obecny rząd. I rzeczywiście nie buduje solidarności z państwami starej Unii, tak bym powiedział. Tu bez dwóch znaków. Natomiast pytanie, czy w interesie Polski, to jest kluczowe pytanie, nie jest w tej chwili raczej budowanie solidarności południowej. W bardzo różnych kwestiach, bo to nie jest tylko kwestia uchodźców, w której Polska zajmuje stanowisko, znaczy tutaj prezydent zajmuje, Polska nie, prezydent zajmuje stanowisko bliższe, chociaż też nie tożsame, bo wyrażamy dużo ostrożniej niż
Viktor Orbán Czechy, czy Węgry, Czechy, czy Słowację, ale to jest również potrzeba budowania tego sojuszu, powiedziałbym tak światopoglądowo, to znaczy warto mieć świadomość, że Polska, Słowacja, pan prezydent i jego formacja, ale także Słowacja, Chorwacja i inne kraje zajmują na przykład radykalnie inne stanowisko w obronie rodziny, w kwestii rodziny niż państwa starej Unii, nie wszystkie, ale większość. Więc z tej perspektywy to jest polityka spójna z tym, czego Andrzej Duda, co Andrzej Duda zapowiadał. Gdybym miał powiedzieć coś krytycznego tak na wszelki wypadek, to bym powiedział, że nie, to powiedzieć, to jest polemika z treścią ustawy, nie z jej zgłoszeniem, bo to, że została zgłoszona, jest dla mnie naturalne. Mówię oczywiście o ustawie emerytalnej. Andrzej Duda szedł do tych wyborów, zapowiedział, że to zmieni. Ja generalnie, a to już nawet się kiedyś zgadzałem tutaj z Jackiem Bakowskim w jakimś programie, uważam, że mówienie ludziom, że będą mieli emerytury, ale to obie partie, czy to w wieku 65 albo 67 lat, jest ich oszukiwanie. Bez głębokiej reformy systemu emerytalnego albo bez radykalnego odwrócenia trendu demograficznego, co jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Więc trzeba radykalnie reformować system emerytalny. Żadnych emerytur nie będzie, chyba że podniesiemy wiek emerytalny do 90 lat. Wtedy ci nieliczni, którzy tu żyją, dostaną jakąś emeryturę, czy kontą, to jest osobna kwestia. Więc, ale to jest jakby już polemika z samą treścią, a niekoniecznie z samym aktem, no bo akt jest konsekwencją, tak? Można dyskutować, czy nie wiem, było to złożyć w nowych wyborach, ale rozumiem, że to też jest element wyborczy. No prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, ale jest również prezydentem wybranym z poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak prezydent Komorowski czasem wykorzystywał swoje prerogatywy, no tak tutaj też one zostały wykorzystane. Ja bym sobie pozwolił na umiarkowaną polemikę, wiedząc, że to jest delikatne, co do roli prowadzącego, prawda? Ja też, jak ten prezydent, też jasny, musi być prowadzącym wszystkich panelistów, no ale, ale żeby nie było nudno, tak? Jeśli ja mówię, że do pewnego stopnia podzielam tę opinię, że prezydent jest za mało wszystkim, to w szczególności mam na myśli politykę zagraniczną, co do której oczywiście, że możemy mieć różne poglądy i mamy różne poglądy w Polsce, tak? Tylko że w momencie, kiedy zapadają decyzje, które angażują Polskę na zewnątrz, to musi być jedna decyzja i jedno stanowisko, prawda? Przywołałem wczoraj, pisałem tekst do Italii, gdzie przywołałem przykład francuski, gdzie cohabitation jest, zdarza się czasami też, jest o tyle trudniejsza strukturalnie, że ten prezydent ma większą władzę tu rzeczywiście. On jest rzeczywiście szefem Rady Ministrów na przykład, prawda? Ma pewne decyzyjne kompetencje, takie jak wolę sobie w mojej konstytucji, prawda? Referendum może rozpisywać, itd. Roku wystąpił, więc tak sobie będziemy rozmawiać, a ludzie jakby nie na to czekają. Bo do czego? Na co czekają? Dążmy do tego, co nas różni. Bo tutaj możemy rozwiązać jakieś kwestie, bo jak będziemy mówić ogólnie poprawne zdania, to wszyscy się będziemy z nimi zgadzać. Proszę nas. Ja chcę powiedzieć tyle. Żona Cezara musi być Cezarem. Wobec czego Andrzej Duda, startując na prezydenta, reprezentował pewien program. I jeżeli go w tej chwili konsekwentnie realizuje, to nie możemy mu czynić z tego powodu zarzut. Ja to pytanie, które może trochę was poruszyć. No. Nie tylko was ze mną, ale was między sobą, o to właśnie chodzi. Więc ten przykład francuski podaję dlatego, że przecież nie wiem, Chirac z Jospinem, prawda? Czy Mitterrand z Chiraciem, to były bardzo różne światy, prawda? No to bardzo ostra rywalizacja polityczna. No prawica z lewicą, ale ostra jest ta polityka francuska. Otóż oni jeździli zgodnie na te wszystkie szczyty Europy. Jak już jechali do Brukseli, siedzieli jeden obok drugiego, La France, i to było La France, prawda? Nie było, że tu jest Chiracowska i Mitterrandowska Francja. To jest jedna sytuacja. Więc jest, myślę, pewna szkoda dla kraju, jeśli z zewnątrz widać, że partnerzy zewnętrzni widzą, że nie bardzo możemy się spodziewać, że Polska będzie respektować swoje zobowiązania, prawda? Bo... Ale jak to miało trochę inaczej wyglądać? Wobec taką sytuację, prezydent Duda teraz wykonuje taki właśnie kalkulacją i zaczyna wybierać rząd. Przychodzi nowy rząd.
za półtora miesiąca i prezydent Duda zaczyna prezentować odmienne poglądy. To znaczy, jesteśmy w sytuacji półtora miesiąca przed wyborami. Kto będzie rządził za te półtora miesiąca, ja nie rozstrzygam jeszcze w tej chwili, ale jest wysoce prawdopodobna jest zmiana. Więc w tej sytuacji prezydent wybrany z programu PiS-u, który na półtora miesiąca przyjmuje worek poglądów Platformy Obywatelskiej, zresztą wbrew sporej części wyborców Platformy Obywatelskiej, to też powiedzmy, bo to zrewoltowanie, o którym mówił Jacek Żakowski, nie dotyczy tylko, dotyczy SLD i wyborców Platformy, byłby absurdalny. To znaczy, to akurat jest, powiedziałbym, nawet wobec partnerów zagranicznych uczciwe, że musicie wiedzieć, władza w Polsce będzie się zmieniać i w związku z tym te ustalenia będziemy próbować renegocjować. Czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe i na jakim poziomie? To jest zupełnie inne pytanie. Szczególnie, że te ustalenia są na pewno. Ja nie mówię, że prezydent ma się zgodzić z rządem. Ja mówię, że prezydent i rząd powinni ustalić wspólne stanowisko. Można się zgodzić między 15 tysięcy a 10 tysięcy uchodźców na przykład, prawda? Na 12, tak? Można. Ale bo mi się wydaje, że... chyba nie na tym problem polega. Jak widzę fundamentalnej różnicy między stanowiskiem pana Dudy i stanowiskiem pani Kopacz. I Duda i Kopacz grymaszą. Tak? I teraz mamy sytuację taką. Agresywna Rosja, zwijająca się Ameryka i my pomiędzy Rosją i Niemcami. I mrzonki, że z Węgrami podbijemy Moskwę, są po prostu niepoważne, nieodpowiedzialne. Otóż, proszę Państwa, jak powiedziała pani Szydło, że rząd zdradził Grupę Wyszehradzką. Co to jest ta Grupa Wyszehradzka? To jest wielki miłośnik Putina, pan Orban, który mówi, że to jest system, że Rosja jest wschodem. To jest Grupa. Ale przeczytajcie bardzo proszę, jakie są poglądy Orbana. Tak? Orban jest zachwycony porządkiem politycznym w Chinach. Orban jest zachwycony porządkiem politycznym w Rosji. Tak? Czy my chcemy sojuszu z Rosją przeciwko Zachodowi? Spójrzcie na stanowisko Słowacji w sprawie Ukrainy. Czy to jest stanowisko jakkolwiek zbieżne z polskim interesem? My przekonać Słowaków i Czechów, żeby kiwnęli palcem w sprawie Ukrainy, to naprawdę trzeba było presji niemieckiej. I teraz, jeżeli my próbujemy żyć mrzonkami, że Polska jest w stanie dobrze funkcjonować, a może przetrwać konfrontację z niebywale ekspansywną, coraz bardziej ekspansywną Rosją, w oparciu o sojusz ze Słowacją i Węgrami, to proszę do kabaretu skutecznie. Panie Jacku, co ja słyszę, to teraz Państwo jesteście przeciwko Rosji. Państwo postrzegacie agresywną rolę Rosji. Ja bardzo chciałbym, że jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że pan redaktor zwraca się do mnie w liczbie mnogiej. No, pan reprezentuje wysoko cenię swoją osobę i cieszę się, że pan jeszcze wyszedł. Ale chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, polityka Rosji za pierwszej prezydentury Putina i za drugiej prezydentury Putina to jest zupełnie inna polityka. Tak jak stary Marc i nowy Marc. Te rozważania. Nie, tak jak pani Szydło w Unii Wolności i pani Szydło w PiS-ie. A pani tak jak w Unii Wolności funkcjonowała jako osoba publiczna? Co jakieś wypowiedzi z tego czasu? No na pewno są, tylko ja akurat nie zajmuję się studiowaniem tej biografii. Otóż chcę powiedzieć, że ludzie zmieniają poglądy, a państwa zmieniają strategię. Rosja próbowała się modernizować w pierwszym okresie putinowskim. To się kompletnie nie udało. Putin poniósł kompletną strategiczną klęskę, próbując modernizować, okcydentalizować, jak oni mówią, Rosję. I w drugiej, w związku z tym w swoim drugim podejściu do prezydentury zmienił strategię i ze strategii okcydentalizacji przyjął strategię neoimperialną, odbudowy imperium. Ale kiedy? Przed katastrofą smoleńską czy po? Po katastrofie smoleńskiej. Po. Otóż
Otóż może pan Smoleński rozmawiać, choć przecież to jest chyba nie jest tak. A to jest istotne w tym rozmawiam. Tak, ale to jest istotne. Bardzo moim zdaniem takim kluczowym momentem jest jego inwazja na Ukrainę, po której on już ma wybór, albo przegrywa swoją imperialną grę, w której są dalsze ciągi i wtedy przegrywa siebie, przegrywa tę swoją myśl o odbudowie wielkiej Rosji, bo to jest intencja, tak? Albo wygrywa i buduje wielką Rosję. Buduje wielką Rosję. To my mamy problem. I Słowacja nam w tym oczywiście może pomóc, ale w sposób mało istotny. Ale rozumiem, że pan zmienił poglądy od czasu, jak Putin spacerował w Pomolo w Sopocie. Bo wtedy ci, którzy krytykowali Putina, to były kliniczne rusofoby. Nie. A dziś to my jesteśmy sprzymierzeńcami Rosji. Nie, ja uważam tak. My, Rosjanie, na księżyc nie polecam. Będą naszymi sąsiadami przez długi czas. I w związku z tym, ile razy robią coś dobrego, powinniśmy im w tym pomagać. Ile razy zrobią coś złego, powinniśmy im w tym przeszkadzać. A oni zmieniają taktykę, kluczą. Więc my jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jak obrońca w piłce nożnej. Mamy napastnika, który kiwa. I musimy na to reagować, a jesteśmy dość słabi. Ja przyjmując pana logikę, powiem jedno zdanie i skończę. Naprawdę nie będę ciągnął tej kwestii. Polska znajduje się między dwoma silnymi sąsiadami, zbyt silnymi dla siebie, wobec czego Polski nie stać na słaby rząd. Tak bym zakończył. Na samotność? To jest już kwestia zupełnie inna. Polski nie stać na słaby rząd, który nie ma koncepcji prowadzenia polityki zagranicznej, którego koncepcja jest zmienia się właściwie w zależności od stanowiska Berlina i który nie wypracował żadnej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Żadnej. Bo jeżeli pani minister Piotrowska taką koncepcję wypracowała, to ja chętnie o tym usłyszę. Jeżeli pan chciał, żebym bronił pani Piotrowskiej, to będzie pan rozczarowany. Nie ma nic dobrego do powiedzenia w jej sprawie, poza tym, że się elegancko ubiera. Otóż mi się wydaje tak, co do zasady się z panem zgadzam. Silny rząd kompetencjami, które lewarują polski niski potencjał. Rząd, który, by to powiedzieć elegancko, rząd, który nie skarżył się na własny kraj za granicą. Rząd, który wie, gdzie są dla naszych partnerów czułe punkty, które po naruszeniu których przestępstw. Ich odczucie w związku z nami zostanie osłabione. To jest trochę, znowu wrócę do małżeństwa, prawda? W wielu małżeństwach pewne flirty są tolerowane, ale zdrada nie. I teraz trzeba zrozumieć, co druga strona rozumie przez zdradę. Co rozumie? Otóż moim zdaniem w odczuciu dużej części zachodniej opinii publicznej kryzys uchodźców jest taką próbą, zwłaszcza w odczuciu niemieckich. I byłem niestety, byłem na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, gdzie były dyskutowane te dokumenty dotyczące uchodźców 2 tygodnie temu. Nie wyobrażacie sobie państwo, jak dramatycznie odstawaliśmy od debaty. Począwszy od Korwin-Mikke, przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, po polityków PiS-u. To nie była różnica partyjna. To była różnica kultury politycznej między wypowiedziami Polaków. No też tam Słowak coś powiedział takiego atrakcyjnego jak Korwin, mniej więcej, każdy tak ładnie. A tą grupą polityków zachodnich. To jest przepaść. I jeżeli my pozwolimy, żeby ta przepaść powstawała, to za chwilę będziemy sam na sam. Jak ktoś chce, to bardzo proszę. Jest rusofilstwo w tradycji polskiej prawicy. Można je uprawiać, ale mnie się to nie podoba. Dlatego podkreślam, że bardzo zmieniła się narracja obozu, który bardzo mocno kibicował Platformie Obywatelskiej. Bardzo zmieniła się narracja, bo stała się bardzo mocno antyrosyjska. I to ze zdziwieniem, ale i przyjemnością słuchać.
Proszę Państwa, ostatni głos w tej sprawie Tomasza Piątkowskiego, potem przechodzimy do tego, co już częściowo zahaczamy i chcemy o tym mówić. Dużo. Imigracji, tak? Ja teraz właśnie trochę dość płynnie będę przechodził do problemu migracji. Także dlatego, że mam wrażenie, że będę mówił właśnie z głosem innej kultury politycznej niż zachodnia. Ponieważ ja mam wrażenie, że to, co się dzieje w tej chwili na Zachodzie, to jest zagadywanie polityczną poprawnością realnego problemu. Problemu, który będzie się ciągnął przez lata najbliższe. Kilka danych o Rosji. To pewien fiński instytut think tank opublikował dane, z których wynika, że w roku 2025 ponad połowa rosyjskich rekrutów do Armii Federacji Rosyjskiej będzie muzułmanami. To tak gwoli demograficznych faktów. 25, tak. Mówimy o rekrutach, nie mówimy o całej społeczności. No też nie wszyscy Rosjanie młodych. Chodzi o młodych chłopaków. Jak oni będą praktykujący w tym islamie, jaki to jest islam, to jest oczywiście dłuższa dyskusja. Niemcy w tempie błyskawicznym rezygnują z własnej niemieckości. Znaczy nie trzeba być już, jak się jedzie do niemieckiej szkoły, to niemała część z chłopców nosi imię Muhammad, a dziewczynek Fatima. A jeśli komuś służy bardzo dobry, bardzo prorodzinny i bardzo prodemograficzny system niemiecki, to są to rodziny tureckie i kurdyjskie. Więc przyjęcie, w tej chwili mówi się tam o 100-kilkunastu tysiącach uchodźców i imigrantów, to przecież jest tylko pierwszy krok, bo jeśli rzeczywiście ich przyjmiemy, no to sygnał, który idzie do świata nie tylko arabskiego, bo przypomnijmy, to nie są tylko Arabowie, to są Bośniacy, Albańczycy, Afgańczycy, Pakistańczycy, Libijczycy, Irakijczycy i Syryjczycy też, a to nawet nie jest większość. Idzie jasny sygnał. Chcecie zmienić swoje życie, musicie się przedostać przez morze. Ile ich może być? Te liczby oczywiście to już jest tylko futurologia, ale mogą być tylko rosnące. Tylko rosnące. Czy w takim wypadku Niemcy i w ogóle kraje Unii Europejskiej będą przyjmować kolejne i kolejne i kolejne? No nie będą. W pewnym momencie będą musiały powiedzieć stop, albo nie będą już w stanie powiedzieć stop. To będzie naruszało i tak już chwiejną stabilność tych społeczeństw. Przede wszystkim stabilność demograficzną w dłuższej perspektywie. Więc rozsądna polityka, realistyczna polityka wymagałaby realistycznych decyzji. Natomiast dyskusja tocząca się na Zachodzie to jest dyskusja na najwyższym poziomie idealizmu, który niestety jest dramatyczny dla ludzi. Dla tych konkretnych ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Bo po pierwsze, daje im nadzieję na jakiś raj. Nie ma raju. To bardzo dobrze powiedział człowiek zupełnie obcy mi ideowo Sławoj Žižek, który napisał: oszukujemy tych ludzi. W Europie nie ma dla nich raju. A potem, jeżeli chcemy ludziom powiedzieć, że mogą jechać do raju, no to może niech Norwegia przyjmie wszystkich Polaków, no bo tam jest dużo wyższy poziom życia. Jak się zorientują, że nie ma raju, no to jakby to powiedzieć, nie jest wykluczone, że jakaś część z nich, a już to widzimy w drugim i w trzecim pokoleniu imigrantów, mniejszość, ale część z nich stwierdzi, rajem jest wymarzony kalifat. To jest mniejszość. To jest oczywiście mniejszość, ale mogą tak stwierdzić. Więc to są te pytania, które w tej chwili przed nami stoją. I wydaje mi się, że polityka Orbana, który nie chroni granic Węgier, bo tak naprawdę, gdyby on chciał bronić Węgry, to powinien przyjąć inne rozwiązanie. Powinien zrobić eksterytorialną autostradę dla uchodźców, ustawić znaczki ze strzałkami tu na Berlin. I jeszcze im wodę wydawać. Natomiast on chroni w tej chwili granice niemieckie i austriackie. Więc jakby to powiedzieć, i to jest dyskusja. Natomiast z ust niemieckich i innych polityków cały czas słyszymy o potrzebie solidarności, o potrzebie współczucia, oglądamy zdjęcia, dramatyczne zdjęcia. Dramatyczne, ale gdyby wstrzymano już dawno temu, zaczęto realnie walczyć z szmuglarką ludzi, zaczęto realnie chronić granice, to kto wie, czy nie ginęłoby dużo mniej ludzi na Morzu Śródziemnym z państwem islamskim. A jeszcze inną rzeczą ze strony byłoby można przywrócić pokój na Bliskim Wschodzie, ale to wymaga armii, lądowej armii i walki tam na miejscu, ginie się na Polsce. Krótko, a potem spróbujmy to troszeczkę zdefiniować, dobrze? Tu są trzy kompletnie różne sprawy. Jedno
jedna sprawa, to jest pożar. Tam wychodzi pan na ulicę, widzi pan, biją pańskiego syna. Co pan robi? No, broni pan. Tak, ale mówię, ty ośle miałeś być na korepetycji. Ale jeśli to mi sami się biją, to to jest nietolerancja. Jak się to tego nie jest na budowie dowcie. Ale nie jest dowcie. Staram się logicznie na to mówić. Nie, pan to próbuje, tak. Tak, no, no to właśnie próbuję. Bo to nas prowadzi nic. Logicznie. To nas prowadzi do Gazety Polskiej, czyli do dna. Teraz... Ktoś w Gazety Polskiej nie jest? Teraz wracam do... Otóż, tu mamy sytuację, w której biją, czyli pod presją straszliwą znajdują się społeczeństwa w wielu krajach, na Węgrzech, Grecji, we Włoszech, Niemczech, a my mówimy, no to zastanówmy się teraz, pomyślmy może, jakąś politykę ułożymy. To nie jest ten moment. Tu trzeba pokazać solidarność. Teraz, druga rzecz. Wspólna europejska polityka migracyjna. To jest wyzwanie. Ale czy Polska, i moim zdaniem tu Polska powinna rzeczywiście zwrócić Niemcom uwagę, że oni postępują nieroztropnie, że prowadzą do narastania konfliktu, że to się będzie przelewało na inne kraje, destabilizuje całą Europę. Powinniśmy mieć coś do powiedzenia. I trzeba poważnie rozmawiać z Niemcami o traktatach. Nie może tak być. To jest to, co mówimy. Musi być wspólna polityka migracyjna i musi być wspólna ochrona granic. Bo widać, że różne kraje nie wywiązują się z obowiązku ochrony granic, w tym Grecja na przykład, prawda? Ale też trzeba porozmawiać z Turkami, dlaczego oni wysyłają te setki, dziesiątki tysięcy imigrantów, bo to jest zemsta Turcji za to, że Europa nie pomogła im, jak dostali 2 miliony uchodźców, a nam było żal pieniędzy, żeby im pomóc. Dobra. I teraz jest trzecia rzecz. Czy zachodnie doświadczenie szczęście z multikulti musi się tutaj powtórzyć? Szczęście to jest nieszczęście. Chciałbym, żeby to odnotował. Moim zdaniem to, co się stało w Niemczech i we Francji zwłaszcza, to nie jest nieszczęście multikulti. To jest nieszczęście kolonializmu przeniesionego do metropolii. Czysto kolonialne relacje, z rasistowskim podziałem, z gettami, z nieintegrowanymi przybyszami. Brak wysiłku, żeby ich zintegrować, cały wysiłek, żeby oni mieszkali w swoich gettach i to zawsze prowadzi do nieszczęścia w Europie, wiemy to z historii. Tak? Natomiast te modele migracyjne, które dają szansę integracyjną, tak jak na przykład model migracji tysięcy Greków do Polski, którzy nie zostali zgromadzeni w gettach, tylko wtopili się w społeczeństwo. To jest model, który może być jakąś odpowiedzią, tylko to wymaga pracy i papież Franciszek o tym mówi. Nie zamykajcie ich w obozach, przyjmijcie ich do swoich wspólnot. Dobrze. Proszę Państwa, model integracji greckiej, to bardzo jest symptomatyczny. Model integracji greckiej, bo to był model zastosowany przez PRL. Czyli z tym PRL-em nie było najgorsze, jak się pokazuje. Ale wydaje mi się, że weszliśmy na temat uchodźców i zaczęliśmy od różnych stron dosyć emocjonalnie opisywać pewien problem. Ja się z wieloma tezami, o których Pan mówi, zgadzam oczywiście, ale wydaje mi się, że symptomatyczny tu jest ten spot, nie wiem, czy rządu, czy platformy, bo nie potrafię w pewnym momencie rozgraniczyć. Spot, co jest co? Spot, mało wiedzy, dużo emocji, tak? Bo taki spot się pojawił, który miał wyjaśniać, czym jest problem emigracyjny. Problem emigracyjny, tu też rzeczywiście trzeba sięgnąć do źródeł. Skąd ten problem się narodził? Ten problem nie narodził się z wybuchem wojny w Syrii. Bo wojna w Syrii trwa już dobre 4 lata. Ten problem nie narodził się w momencie, kiedy powstało Państwo Islamskie, bo Państwo Islamskie jest tam na scenie i powstało 29 czerwca 2014 roku. Problem narodził się teraz. I pytanie pierwsze. Gdzie znajdują się prawdziwe ofiary wojny? Ludzie wypędzeni z własnych domów, ludzie pozbawieni bezpieczeństwa, ludzie, którzy musieli uciekać, tak jak stali. Gdzie oni się znajdują? Czy oni znajdują się wśród tych wycieczkowiczów, którzy trafiają do Europy? Czy oni znajdują się w obozach dla uchodźców rozsianych w irackim Kurdystanie, w Libanie i w południowej Turcji?
Ja te wszystkie opozycje chamam. I widziałem, jak wygląda ta sytuacja. Tam są prawdziwe ofiary wojny. Tam są jazyci, najbardziej prześladowani przez państwo islamskie. Tam są chrześcijanie, mocno prześladowani, nie tak jak jazyci, ale mocno prześladowani. I tam są szyici, którzy są mordowani od razu, jeżeli tylko wpadną w ręce państwa islamskiego. I są również sunnici. Sunnici, którzy de facto powinni być uradowani tym, że państwo islamskie powstało, kalifat, etc. Więc... I ateiści. No ateiści naturalnie też, ale nie znali mnie, bo oni już chyba nie żyją na nie było zbyt dużo. Stany Zjednoczone stworzyły taki model w Syrii, że powstała w Syrii armii, powstał rząd i on praktycznie był taki trochę ateistyczny. Ale ci ateiści teraz rezydują w Gaziantepie, w południowej Turcji. Tam jest rząd emigracyjny, stworzony kiedyś przez Amerykanów. Dzisiaj utrzymywany przez Erdogan. Ale to jakby to są szczegóły. Jeszcze raz mówię. Gdyby Europa chciała przyjąć rzeczywiście potrzebujących, ofiary wojny, które śpią w namiotach w 50-stopniowym upale i w zimie, kiedy temperatura sięga 0 stopni, to Europa stworzyłaby program ułatwień wizowych, wiz emigracyjnych już wtedy, kiedy wypełniły się setkami tysięcy uchodźców te obozy, o których mówię. I Europa tego nie zrobiła. Natomiast teraz Europa sankcjonuje przestępców, którzy w sposób przestępczy wdzierają się, łamiąc wszelkie konwencje, do serca Europy i zajmują miejsce prawdziwych ofiar wojny. Taka jest ta ekonomia dzisiaj. Okej. Okay. Ja mogę jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę też... Króciutko. Ale to rzeczywiście króciutko w tej chwili, bo to też nie jest tak, że sytuacja na wyspie Lesbos na przykład, albo na granicach włoskich zaczęła się teraz. To znaczy Grecy na wyspie Lesbos żyją z uchodźcami, żyją jak w wielkim obozowisku nieustająco od kilku ładnych lat. I jednym z powodów wściekłości Greków, o których się rzadko mówiło, kiedy Unia Europejska, czy Wielka Trójka ich tam kolejnymi informacjami o tym, że pieniądze, że trzeba zdać, było to, że my od kilku lat utrzymujemy rzesze uchodźców, ładujemy w to mniejsze, większe pieniądze. Europa w ogóle się tym nie interesuje. Natomiast jak się okazało, że problemem są pieniądze, to zaczęła się tym interesować. Więc to też nie są jest pytanie, jak powinna wyglądać polityka europejska wobec uchodźców? Pierwszym postulatem polityki europejskiej, spójnej polityki europejskiej, byłby postulat partycypacji Stanów Zjednoczonych w tym stanie rzeczy. Dlatego, że to Stany Zjednoczone sprawiły, że dziś mamy 4 miliony uchodźców w samej Syrii. To sprawiły Stany Zjednoczone, które nie chcą partycypować w tej sprawie, zrzucają to na Unię Europejską. Ale tu można jeszcze dorzucić nawet taką informację, że Trojka domagała się od Grecji w ramach cięć budżetowych, ograniczeń wydatków Urzędu do Spraw Migracji. I one zostały też, personel został ścięty, o ile pamiętam, o 60%, a wydatki o 50%. Także, prawda, a ci cały czas płyną, tak? Po Trojce wyszło, że trzeba dzielić równo. Otóż rzeczywiście win jest bardzo dużo, ale ja myślę, jak my na Amerykanach nie wymusimy, że powiem. Ale Unia Europejska może z nimi rozmawiać. Możemy rozmawiać. Trzeba z nimi rozmawiać. Natomiast mnie martwi tylko jedna rzecz w tym wszystkim. To jest nasz kraj. I mam wrażenie, że my tę sytuację przegrywamy na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna międzynarodowa, o której mówiłem, geopolityczna. To jest bardzo ryzykowne. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna kulturowa. To znaczy, że mimo wysiłku Kościoła w Polsce bierze górę znieczulica, egoizm i to już by odsuwam szerokie. To jest cały czas to samo. Nie, bo tutaj się zajmujemy hasłami, które niewiele określają. Ksenofobia polska ksenofobia. Musimy powiedzieć, nie wiem, że Polska nie ma spójnej polityki. W Polsce nie. Ja mówię o debacie. Ja teraz mówię o debacie, że w tej debacie tak jak w debacie na początku lat 90. Mierzyki, to pamiętam, mało kogo obchodziło, co się dzieje z tymi ludźmi w TGR-ach, ze zwalnianymi robotnikami, bo to były nieroby, niech się wezmą do roboty, niech se znajdą pracę, niech założą biznes i tak dalej. Wtedy mnie to raziło w odniesieniu do Polaków. Dziś razi mnie w odniesieniu do Polaków ten sam egoizm, ta sama znieczulica wobec różnych grup chorych, wobec różnych grup upośledzonych losowo, tak? I to samo się przenosi na tych uchodźców. To znaczy, my mówimy o tym dziś, co powinny zrobić Stany Zjednoczone,
A my mówimy o tym, co Polska powinna zrobić dla tych 2 milionów ludzi żyjących, się z Panem zgadzam, z naszej winy. 2 lata w tych strasznych obozach w Turcji, w tych strasznych obozach w Libanie, które są jeszcze gorsze, bo jeszcze w Turcji to jest, zdaje się, $30, jak pamiętam, na osobę dziennie, a w Libanie to jest poniżej dolara. Ale w Libanie mieszka 4 miliony ludzi, a 1 600 000 uchodźców. Tak, przepraszam, tych nowych uchodźców plus Palestyńczycy. Tak, to jest starzy Palestyńczycy. Szabra, Szatila i te wszystkie rzeczy. Czyli to jest nasza odpowiedzialność. Co byśmy zrobili w tej sprawie? Ja się z Panem zgadzam wiele. Braliśmy udział w wojnie w Iraku, czyli ponosimy cząstkę winy za destabilizację Bliskiego Wschodu. Braliśmy udział w tej wojnie, nie mamy z tego nic kompletnie. No nie mamy. Nic, no co mamy z tego? Wojska poświadczyło. Wojska poświadczyło i zginęło już tam polskich żołnierzy. Tak? Tyle mamy, tak jakby na Haiti pojechali żołnierze na polu. Ale teraz ja powiedział, rozdzielmy kilka rzeczy. Co do tego, tak myślę, że uchodźcom trzeba pomóc. Nie ma sporu. Nie ma sporu. Nie ma sporu. A prawdziwym ofiarom wojny trzeba pomagać. I trzeba pomagać. Co do tego nie ma sporu. Pytanie brzmi, czy model proponowany przez Niemcy jest pomocą uchodźcom, czy nie? To jest pierwsze pytanie, które trzeba zadać. To jest dobry model. I drugie, czy Polska jest w stanie, że ja nie wiem, czy jest dobry model, ja bym zadał, że się pomaga uchodźcom, czy robi zupełnie co innego. Ale to. I trzecie pytanie, czy Polska jest w stanie samodzielnie albo w jakiejś grupie szerszych państw zaproponować inny model? Ja bym powiedział w wielkim skrócie i tu się całkowicie zgadzam z tym, co zostało powiedziane. Tak, należy pomagać uchodźcom, kierując się kilkoma kryteriami. Najpierw najbardziej poszkodowani, czyli bez dwóch zdań Jazydzi, niewielka wspólnota uważana przez sunnitów za pogan. Pogan jest... Za wyznawców diabła, no ale to jest jakby, to jest automatyczna kara śmierci, no to jakby nie ma wątpliwości. Drugą grupą są chrześcijanie, których wprawdzie czysto teoretycznie chroni status wyznawców religii księgi, ale akurat w kalifacie islamskim słabo chroni. Kalifat jako pierwszy złamał przymierze umarł. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc jakby no, to jest druga grupa, która jest śmiertelnie zagrożona. Trzecią grupą rzeczywiście zagrożoną bardzo mocno są szyici, tej akurat w tym akurat miejscu. I to są trzy grupy, które powinny być wprowadzone na początku. Sunici, którym się nie podoba kalifat, ich też nie brakuje. To jest osobna kwestia. Ale wśród uchodźców to jest prawie 70%. Tak. To ja nie mówię, że ich nie należy w ogóle przyjmować, ale tu już należy stosować ścisłą selekcję. Sprawia, że to jest uchodźców, a to nim nie jest. Po prostu, mówiąc zupełnie brutalnie. I to jest pierwszy element. Więc czy jesteśmy w stanie przygotować taką politykę? Drugi element, mniej istotny, to jest pytanie o to, czy jako Polska, jako kraj Europy Środkowo-Wschodniej mamy jakiś model inkulturujący te osoby do społeczeństwa. Tak? Bo to wcale nie jest takie proste. Model dla nich i model dla nas. Bo jest prawdą, że Ojciec Święty Franciszek proponował model rozrzucania, tak, wspólnota przyjmuje grupę ludzi. Ale teraz warto zadać pytanie, nie negując, że to może być dobry pomysł, ale zadać kilka pytań. Czy ludzie, którzy uciekają przed wojną, łączy ich język, kultura, bardzo często religia, czy oni chcą być rozproszeni, czy chcą mieć do swoich najbliższych znajomych ileś kilometrów, czy jednak nie wolą, przynajmniej na początku funkcjonowania, być w jakiejś wspólnocie. I teraz to też jest pytanie, kolejne pytanie, czy jesteśmy w stanie zapewnić im prawo, fundamentalne prawo, ja się tu nie zgadzam z pewną częścią polskiej prawicowej opinii publicznej, czy jesteśmy w stanie im zapewnić prawo do praktyk religijnych. Chrześcijanom to stosunkowo łatwo, tak, możemy powiedzieć, że tam najwyżej się sprowadzi jakiegoś księdza, nie będzie jakiegoś... No, rządek asyryjski to 3 godziny nam przeszło. No ja wiem, no ale jakiegoś księdza zawsze można sprowadzić, tak, że nie będzie nasz sposób, ale i nasi by tak. Są tacy, którzy by odprawili. Mamy takich tryb rytualistów, którzy wszystkie możliwe obrządki wschodnie znają, odprawili. Ale trochę żartobliwie, no ale szyjci, jeżeli godzimy się na szyjtów, no to ich podstawowym prawem jest praktykowanie własnej religii, czyli no, trzeba się zadać pytanie, czy jesteśmy skłonni jako społeczeństwo zgodzić się, ja akurat jestem skłonny, ale to jest inne pytanie, na otwieranie meczetu. I ludzi na początku nie bardzo dużo, no ale to jest pytanie, które trzeba zadać. I trzecie pytanie, nie wiem ile, bo to zależy jak rozmieścimy, to jest tam i tak dalej. I to są te pytania, które musimy zadać jako Polska. I jest ostatnie pytanie, które też warto zadać, i to już jest pytanie o Unię Europejską. Dlatego, że my trochę uciekamy przed jeszcze jednym problemem, ogromna, znaczy, i to teraz mówimy o uchodźcach, tak? No, i uchodźcy uciekają przed wojną, realnie
to pewnie będzie im wszystko jedno, czy będą mieszkać w Polsce, w Niemczech, w Szwecji, przynajmniej na początku, w tym momencie, kiedy się ratują. Natomiast jeśli już mówimy o imigrantach, a czasem te dwie grupy też są wcale nie takie łatwe do rozdzielenia, tak? Znaczy to nie jest, ja ostatnio byłem u kolegi w Niemczech, on mówi, że uczy się niemieckiego na kursie z uchodźcą właśnie z Syrii. No, jak on mówi się, Boże? No, on był lekarzem, zarabiał mu kliniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nadal ma kupę pieniędzy, natomiast już nie mógł funkcjonować w Syrii. No, imigrant, uchodźca, pewnie coś pomiędzy, tak? To znaczy nie musiał, no on nawet sunita, więc nie musiał, ale uciekł. Więc to jest tylko to jedno dodatkowe pytanie. Teraz ja. To jest kwestia. Nie, co zrobić? Ja tylko dokończę pytanie o Unii Europejskiej. Co zrobić, żeby, jeżeli na przykład przyjmiemy te nie wiem, 10 tysięcy, to przypominam, że jeżeli oni dostaną status uchodźców czy imigrantów, wszystko jedno, to w Unii Europejskiej jest wolność przemieszczania się. To znaczy, mamy ich pilnować w Polsce, czy oni w każdej chwili mogą do niego zjechać? No dobrze, ale czy po trzech latach musimy ich pilnować? Dopraszam się o głos jako prowadzący. Panowie, muszę was pochwalić, dlatego że wbrew temu, że emocje są bardzo silne i momentami to było czuć, prawda, tu i między wami i na sali, to jednak nie rozmawiamy jak Monika, ale i ze swoimi gośćmi, która pyta, ale jest pan z uchodźcami czy nie? No tak czy nie? Prawda? To jest idiotyzm. Takie pytanie, czy jesteś za przyjmowaniem, czy przeciw. To nic nie mówi, prawda? Kwestia jest, jak rozwiązać ten problem, czyli jak przyjąć i jak pomóc. Znaczy, my się zgadzamy i wy w trójkę się zgadzacie co do kilku podstawowych spraw, prawda? Nikt nie zarzuci kolegom bardziej prawicowym, że nie chcą pomagać uchodźcom, ofiarom wojny i tak dalej, prześladowań, prawda? Jacek Rzekowski nie może tego zarzucić kolegom siedzącym po jego lewicy i prawicy. Łoty. Proszę? Łoty. Ale jeden minut jest sprawiedliwy. To ja zapytam teraz Jacka Rzekowskiego. No bo pomówimy o lękach różnych lękach Polaków, które pewnego dyskursu bardzo postępowego są średniowieczne, zacofane, no nieuprawnione, tak? Mam pytanie takie. Czy mógłbyś do pewnego stopnia zrozumieć i zaakceptować to, że taki prosty Polak, który żył 40 lat pod komuną, nie jeździł za granicę, nie zna świata, nie widział ludzi obcych w sensie dalekich kulturowo, ma kiepską pracę, boi się o tą pracę, prawda? Słyszy doniesienia w radiu, telewizji o zamachach, które tak się składa, akurat prawie wszystkie są robione przez islamistów, prawda? Że taki człowiek się boi i się lęka i więcej, pójdę dalej. Ale zapomniałeś do razu średniego i nie ogląda TVN. Nie ma, że nie ogląda tego średniego, w związku z tym tak. Jest filozof francuski Alain Finkielkraut, który mówi tak. Mamy prawo do takiego poczucia, że chcemy żyć wśród swoich. Mamy takie prawo. On to mówi na okoliczność tych wielkich skupisk ludzkich, nie, pod Paryżem i pod wielkich wszystkich aglomeracjach francuskich, gdzie jest tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi czarnych, Arabów i tak dalej, gdzie w ogóle nie ma białych, tak? Gdzie ludzie biali, rdzenni Europejczycy, notabene słowo zakazane, rdzenni Europejczycy, w Hansen jest już zakazane, nie wolno tak powiedzieć. No już ich nie ma, bo uciekli, bo się bali, tak? Ja mówię, zwykli rdzenni Francuzi mają prawo chcieć mieszkać wśród swoich i nie należy ich za to bić pałką po głowie. Więc specjalnie idę daleko, żeby jakby dać pole do dyskusji. Ja się zgubiłem, bo wiem, jak brzmi pytanie. Pytanie jest takie, czy zaakceptujemy wszyscy, jak tu siedzimy, prawo zwykłych Polaków do tego, żeby się obawiać obcych, również z powodu tego, że wolelibyśmy mieszkać wśród białych Polaków, tak? Że wolelibyśmy mieszkać. Ja nie wiem, czy zwykli Polacy tak myślą. Nie wiem, bo ja nie wielu tak myśli. Znaczy tak. Finkielkraut jest ciekawym myślicielem, ale ja bym zapytał, czy to jest francuskie nazwisko. Bo trzeba. Ale w jakim sensie? Czy Finkielkraut to jest francuskie nazwisko, czy Żydzi z Polski? Żydzi z Polski. No właśnie, Żydzi z Polski. Bardzo dobrze zintegrowani. Co to znaczy wśród swoich? To znaczy, Finkielkraut jest w
Francuzem, czuje się Francuzem i widzi kogoś przyjeżdżającego, kto się nazywa Abdel, prawda? I uważa, że on nie jest Francuzem i że w związku z tym można go odciąć od tego, że mamy prawo go odtegrać. Otóż ja uważam tak. Jest odpowiedzialnością elit. To nie jest tak. Przepraszam, to nie jest tak. On mówi, na bardzo wielu Francuzów Finkielkraut i Żakowski nigdy nie będą Francuzami. Finkielkraut mówi, świetnie, jeśli Abdel przyjmuje nasze normy kultury politycznej, a resztę ma swoją i bardzo dobrze. No, jeśli nie przyjmuje naszej normy kultury politycznej, to ja mam z tym problem. Ja Finkielkraut mam z tym problem. To dotyczy nie tylko Abdela. To dotyczy też Żakowskiego w Polsce. A czy mało jest takich obywateli, którzy nie przyjmują naszych norm kultury politycznej? Na przykład nie przyjmują norm demokracji, do której się umówiliśmy i mówią, że ich chcą ją zdewastować. Czy mało jest w Polsce takich obywateli? Bo tutaj mówimy cały czas, że jest, zagrożenie ze strony islamu, ale na razie żaden islamista nikogo w Polsce o wiele nie zabił, natomiast wielu chrześcijan zabiło. Tak? I teraz, skąd jest zagrożenie naprawdę? Otóż jest odpowiedzialnością określenie, to może się spierali zawsze, co to znaczy, odpowiedzialne określenie, kim jesteśmy my, to jest jedno z najtrudniejszych pytań. I myślę, że polskie elity w kryzysie uchodźców popełniły wielki grzech, koncentrując się na bardzo zawężonym my, którym jesteśmy my, rdzenni Polacy i jacyś oni, obcy, groźni, niebezpieczni, przed którymi mamy się bronić. I w ten sposób sprzeniewierzyły się bardzo wielu fundamentalnym wartościom, do których się odwoływaliśmy. Bo przecież polscy uchodźcy, którzy w 80-tych latach, jesteśmy wystarczająco prawie wszyscy dorośli, żeby to pamiętać, którzy starali się o azyl na Zachodzie, bardzo często go nie dostawali, bo nie byli tu więźniami politycznymi, ani nikim, ale dostawali prawa pobytu. Takie, zresztą dziś też są takie już konwencyjne środki pośrednie, prawda? I teraz, my próbujemy mówić tak, no, czy to na pewno jest uchodźca, czy na przykład ten lekarz jest uchodźcą, albo na przykład taki, czytałem w New York Timesie historię, takiego policjanta z Bagdadu. Jak ISIS go złapie, to go zamorduje. I w związku z tym on sprzedaje samochód, jest cała EPP, jak jedzie, nic mu się nie stało, ale jakby go złapali, to by go zamordowali, tak? I teraz, czy on jest uchodźcą, czy on tylko uzurpuje sobie tytuł do bycia uchodźcą? Bardzo delikatna historia. Więc ja myślę, że to określenie, to powiedzenie ludziom, możecie nie chcieć innego, to jest bardzo ryzykowne, jeżeli nie ma się odpowiedzialnych elit, które potrafią odpowiednio szeroko to zarysować. To znaczy powiedzieć tak, nie chcemy kogoś, kto będzie sikał w kościele. Jarosław Kaczyński odpowiedział to na nadzór. Ja absolutnie się zgadzam. Naruszanie uczuć dużej grupy ludzi w ogóle, czyli kobiet, nie jest fajny. Tak? Nie chcemy kogoś, kto rytualnie morduje zwierzęta. Wszyscy muzułmanie. Już jest kłopot. Nie tylko muzułmanie, również życie. Nie chcemy kogoś, kto się modli na chodniku w środku dnia. Proszę bardzo. Na środku ulicy? Proszę bardzo. Teraz. Zobaczcie Państwo, to wymaga bardzo odpowiedzialnej rozmowy elit. Oczywiście ty wpadłeś w historię. Panie Jacku, ale tu zmierzamy do jednej rzeczy. Tu się zgadzamy. Polskie elity, po pierwsze, grzeszą nieuctwem, kompletnym nieuctwem, a po drugie kompleksem, mówiącym, musimy robić to, co robią Niemcy, Francuzi, bo oni są mądrzejsi. Albo na odwrót. Bo oni są mądrzejsi. Powtarzajmy, małpujmy, makaronizujmy tylko to, co oni wymyślą, bo sami nic nie jesteśmy w stanie wymyślić. To jest mniej więcej dziś postawa polskich elit. Jakich elit? Takich elit to jest na dyskusja. Elit. Dlaczego grzeszą nieuctwem? Słówko, pan się zgłaszał i będzie pan dopuszczony. Dajemy jakieś 20 minut na końcu dla państwa. Dlaczego grzeszą nieuctwem? Za 28 do 8.
Proszę, tu jest pytanie, dlaczego Brzeszów nie ustał? Bo nie chcą się nauczyć tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To wszystko się tak prosto nie przekłada na unijne standardy, na unijne normy. Bo jeżeli my dziś nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy ani do tego środków, ani służb specjalnych, ani procedur, odseparować salafitów od Bogu Ducha Winnych spokojnych sunnitów, to właściwie zachodzi pytanie, czy my w ogóle powinniśmy przyjmować sunnitów. Bo wśród nich są salafici, są wahabici, tak? Czyli ludzie, którzy nie chcą się integrować. Bo to nie jest kwestia, że my jesteśmy nietolerancyjni wobec agresywnego islamu. Nie. To agresywny islam jest nietolerancyjny wobec nas. Dlatego, że agresywny islam wprost głosi jedną tezę. Albo przejdziemy na islam i wtedy jako tako ocalimy swoje życie, dobytek to już nie jest pewne, żony też nie jest pewne i dzieci, albo się nam zepnie głowę po prostu. Koniec i kropka. To jest ideologia salaficka dziś. Ideologia, która w drugim pokoleniu i trzecim inkulturowanych do Europy Zachodniej muzułmanów święci triumfy. Dlaczego święci triumfy? Mówił o tym pan Jacek. I rzeczywiście oni się czują wykluczeni, oni się czują ekonomicznie upośledzeni i islam jest lekarstwem na ich kompleksy. Islam znakomicie tłumaczy im świat. Świat islamu jest bardzo prosty. Są nasi i nie nasi. Nie naszych można traktować jak zwierzęta. I Allah się z tego cieszy nawet, tak? Jeżeli nawet Kurdowie w 92% są sunnitami i tu pojawił się problem definicyjny dla kalifatu, jak walczyć z sunnitami, natychmiast pojawiła się oczywiście odpowiedź. To są niewierni sunnici, bo podnoszą miecz przeciwko prawowiernym wyznawcom Allaha. Zawsze sura z Koranu się na to znajdzie. Także my dziś mamy problem odseparowania od rzeki uchodźców, no rzeki 10 tysięcy, które na razie płyną, salafitów, ludzi, którzy się z nami nie zintegrują i którzy zaimportują nam to, co już w Europie Zachodniej jest widoczne. Jak Państwo jedziecie po zachodnich stolicach, to widzicie, jaki jest problem z wahabitami i salafitami. Właściwie to jest jedno i to samo. Więc dziś jest problem taki. Polska powinna mieć jasną i wyraźną politykę wobec imigrantów. Wcześniej przygotowaną naturalnie. I teraz, jaka ta polityka ma być? To jest mój problem. Wcale nie odkrywczy. Na pierwsze pytanie Unii Europejskiej, czy przyjmować uchodźców, odpowiadamy tak, przyjmować. Tak? Jesteśmy solidarni, przyjmować. Na drugie pytanie, czy solidarnie powinniśmy... Ale Jarosław Kaczyński mówi, że nie, płacić i nie przyjmować. Co tam, ja w tym momencie nie będę się zajmował egzegezą Jarosława Kaczyńskiego, zbyt słabo znam jego pisma kanoniczne. Ale wracając do kwestii. Państwo na razie słuchacie, bardzo proszę. Wracając do kwestii. Polska na drugie pytanie, czy przyjmuje ten kontyngent uchodźców, który tam solidarnie jest dzielony przez biurokrację europejską na konkretne kraje, odpowiada również tak. Tak, zgadzamy się również na tą liczbę. I to jest trochę szokujące, prawda, w moich ustach. Ja mówię tak dla uchodźców i tak dla tej liczby. Ale rzecz kryje się w trzecim punkcie, który kogo przyjmujemy? My musimy mieć suwerenną decyzję, co do tego, kogo przyjmujemy. Suwerenną, na którą Unia Europejska się zgodzi i nie będzie wybierać na nas nacisków, żeby przyjmować przysyłanych tutaj ludzi przez Wery. To jest zdroworozsądkowe. I teraz kogo? I teraz jest pytanie, bo od tego pytania ucieka rząd. Kogo w takim razie powinniśmy przyjmować? Bo to jest właśnie pytanie dotyczące tego trzeciego punktu i tych negocjacji. Otwieramy pole negocjacji, poszerzamy je, prowadzimy dojrzałą politykę wobec uchodźców i Unia musi nam ustępować też, bo my nie możemy tylko ustępować Unii, prawda? Bo tu jest kwestia, każdy kraj ma pewne swoje suwerenne zasady i my też. I to jest okazja, żeby dokończyć oczywiście repatriację Polaków z terenów dawnego Związku Sowieckiego. Ich Unia Europejska powinna uznać za uchodźców. Także za uchodźców i za dzieci potomków uchodźców. I zapłacić. I którzy wracają do kraju. I zapłacić za to, oczywiście. Drugi, to jest, pan Jacek już mówi, tu już się pojawiają kontrowersje, ja zaraz dam panu. Druga grupa, którą powinniśmy przyjąć, to są oczywiście chrześcijanie z Bliskiego Wschodu. Bliscy nam kulturowo, którzy potencjalnie się zintegrują, nawet wzbogacą nasz krajobraz religijno-społeczny. I problem pojawia się przy trzecim zagadnieniu, czyli przy
muzułmanów. Czy przyjmować, czy nie przyjmować. I tu też możemy zastosować pewien klucz. Kurdów możemy przyjmować. Bo Kurdowie są solidarni wobec chrześcijan. Dziś 300 tysięcy chrześcijan niemalże jest w obozach na terenie Kurdystanu irackiego. Zderzymy się, z poprawnością polityczną zachodnią, która powie, no jak, kryteria wyznaniowe albo niedobrze narodowościowe, no tak, koszta. Tak, bo taki jest nasz interes narodowy. Nie bronię tego punktu widzenia. Mówię, że się zderzymy. Ja zarysowuję pewien konkretny program, bo taki jest nasz interes narodowy. My tak powinniśmy budować stabilność wewnętrzną. Okay. Terlikowski, Żakowski, a potem jeszcze trzeci punkt. Jak ja teraz powiem tylko tyle, że tak najkrócej rzecz ujmując, zgadzając się z tą analizą polityki. Też ja bym powiedział, to nie jest tylko kwestia tego, czy prości ludzie, czegoś by się nazwać, mogą się bać. To znaczy doświadczenie Zachodu, krajów Zachodu, dotyczy to zarówno Francji, jak i Niemiec, które mają nieco inne modele kulturacyjne, jak i Wielkiej Brytanii, które ma jeszcze inne, zmierzyły się już z falą imigracji muzułmańskiej, różnej. Także różnej kulturowo. I to doświadczenie nie napawa jakimś szczególnym optymizmem. Jest masę powodów, tu się zgadzamy, masę powodów także w tych społeczeństwach. Tak? Francuzi są społeczeństwem, to nie jest mocno rasistowskie, tak? nie ma co, wobec Polaków nawet, nie tylko wobec wobec Hiszpanów, wobec Portugalczyków. Ale to jest, to są inne pytania. Ale co wiemy? Co już wiemy o tej fali imigracyjnej? Nawet ci, którzy przybyli ze szczerą chęcią spokojnej pracy i tak dalej, to ich dzieci, a jeszcze częściej wnuki, po zderzeniu się z tym szklanym sufitem, odnajdują serce, to nie jest nawet większość, ale znacząca grupa, islami. I teraz ja bym powiedział paradoksalnie... 1200 obywateli francuskich tak. Walczy w dżihadzie. Jaki to jest islam? To jest istotne. Jaki to jest islam? To jest islam. Ja często słyszę, że nadzieją jest zachodni islam. To wam polega na tym, że oni przyjmują zachodni islam. Ten islam, który oni przyjmują, jest już silnie zoccydentalizowany. Tylko nie liberalizmem i nie demokracją, tylko marksizmem. Bardzo takich, powiedziałbym, kwestiach na przykład rządowych. Jest myślenie prawne, już jest inne, dlatego że klasyczny islam i szariat jest prawem, które odnosi się do jednostki. W krajach Imperium Muzułmańskiego chrześcijanie mieli swoje prawo rodzinne, a muzułmanie mieli swoje. I niektóre reguły, niektóre obowiązywały wszystkich reguły szariatu, ale nie wszystkie. W państwie, w kalifacie islamskim wszystkie reguły obejmują wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że oni przyjęli zachodnie rozumienie prawa, czyli prawo terytorialne, a nie jednostkowe. I takich elementów, w których Zachód z rozmaitymi elementami swojej myśli, bardzo uproszczonej, bo to żadna głębia, wszedł w ten islam, jest więcej. I to jest islam do tego bardzo proste. Nie ma żadnego sufizmu, żadnych czterech szkół prawa koranicznego, żadnych sporów. One, jakby to byli wahabity, u salafitów też nie są najbardziej żywe te spory, ale na tym wymiarze takich kaznodziejów ulicznych w krajach zachodnich to w ogóle tego nie ma. No, to jest prosty przekaz bardzo często. Zachód jest zły, ma być islamski. To jest nasza wojna, a jak komuś się nie podoba, to my ją wygramy. I drugi przekaz, wygramy tę wojnę nie mieczem, tylko bardzo często, i to się pojawia w tych wypowiedziach, macicami naszych kobiet. Bo wy nie chcecie mieć dzieci. To jest jakby rzecz, z którą się musimy mierzyć, więc obawy i lęki nie powinny być rezerwowane tylko dla prostych ludzi. Politycy elity również powinny te doświadczenia tych krajów rozważyć. Choćby po to, żeby zadać to pytanie, które w okresie międzywojennym było osią sporu między dmowskim a fiusuckim. Tak? Jak daleko przesunąć granicę na wschód? No i wiemy, Dmowski był zwolennikiem tezy, że jak najbardziej ziemie, powiedziałbym, etnicznie polskie. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie wchłonąć, jesteśmy krajem, teraz nie za słabym, żeby wchłonąć taką masę ludzi dużo bliższych nam kulturowo, niż muzułmanie. Ja teraz nie rozstrzygam, że mają rację, żeby nie było wątpliwości. Piłsudski mówi, że jesteśmy na tyle silnym, że możemy inkulturować, wchłonąć, albo się jakoś dogadać, tak? I w tej chwili mam bardzo podobne pytanie. Ile jesteśmy w stanie wchłonąć
No my też stoimy przed tym pytaniem. Zachód to już nie bardzo ma to pytanie, bo on już wchłonął, on ma teraz raczej pytanie, jaką sensowną politykę zastosować wobec gest, które już są. Ja bym powiedział nawet w tych sformułowaniach, co nasze cenne Francuz, tak? Europejskich korzeni. To ja wiem oczywiście, co to znaczy, tak? Ale przecież masa z tych ludzi urodziła się, trzecie pokolenie już się urodziło we Francji. Tak, ale ich nie obejmuje pojęcie rodzenie Francuzów. Chociaż są obywatelami Francji, oczywiście. Ja wiem, jak jeżeli mogę się wtrącić, powiem jedną rzecz. My tutaj rozważamy rzeczywiście, nawet mi się podoba ta dyskusja, bo rozważamy te pewne kanony, zastanawiamy się, jaką przyjąć strategię. Gdyby to słuchał ktoś z ministrów rządowych, może by coś z tego nawet wyniósł, prawda? No byłoby to jakieś dydaktyczne. Natomiast, jaki jest poziom dyskusji w Polsce, to ja panu powiem. Wczoraj oglądam telewizję TVN. Wczoraj. Byłem w hotelu, akurat była włączona. I toczy się dyskusja. Toczy się dyskusja pod tytułem jak pokonać ISIS. Dyskusja jak pokonać ISIS. Ja się spodziewam, że będzie jakiś amerykański generał, może niemiecki, może francuski, będą dyskutować. Ale nie. Dyskutuje pan Koziej z panem Binkiem. Generał Koziej z generałem Binkiem. Jeden nie upilnował prezydenta, żeby nie wszedł na stołeczek, a drugi niedawno stracił prawo jazdy za wiadomo jakie grzechy. Ci dwaj panowie mają i dyskutują o tym, jak pokonać ISIS, jak ma być bezpiecznie. To jest poziom dyskusji. My tutaj rozmawiamy dydaktycznie. No szkoda, że ministrowie, może ktoś zobaczy to gdzieś na wideo i się czegoś nauczy z ministrów rządu. Natomiast w mediach o szerokim zasięgu toczą się dyskusje na takim poziomie. Ja proszę, żeby głos Jacka Rzepowskiego był ostatni w tej części i potem jeszcze ostatni punkt, a potem państwo rozumieją się. Jacek. Mnie się bardzo podobają te wszystkie rozróżnienia, oczywiście jazyki i tak dalej, to jest... Ale chcę powiedzieć, że musimy być bardzo ostrożni przy segregowaniu ludzi, kiedy trzeba udzielić pomocy. I ja bym się bardzo bał wszczepienia do polskiej świadomości takiego przekonania, że my jazyków przyjmiemy, a ci tam sunici, czy to niech sobie gdzieś tam. Otóż to jest coś, co potem promieniuje na inne relacje. Już nie na podłożu rasowym, tylko na różnym innym. Bierzemy warszawiaków, a krakowiaków wycinamy, albo na odwrót i tak dalej. Otóż mi się wydaje, że kryterium potrzeby, o którym mówią biskupi, to jest kryterium, które rzeczywiście trzeba stosować i tak jak to jest szokujące dla mnie, nie spodziewałem się, że polski kościół będzie aż tak chrześcijański, prawda? Że nie wolno, bardzo różne jest, że nie wolno segregować ze względu na wyznanie i tożsamość etniczną ludzi, którym trzeba udzielić pomocy, jak leży nieprzytomny na ulicy, to nie pytamy, czy jest sunnitą. Myślę, że to jest. I bym się bardzo bał wszczepienia tego wirusa do kultury, bo on potem krąży, nie wiadomo co rozwija. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę państwa, my nie możemy być takimi strasznymi tchórzami. Myśmy zademonstrowali tchórzostwo zbiorowe na niespotykaną skalę. Nas przeraziło 10 tysięcy ludzi, że oni przyjadą i rozpadną nam tu nasz dom. Co to jest za mentalność? Co się tak, nawet jak są pomyli, tak dodamy ze mną, prawda? To znaczy, to świadczy o tym, jak my się strasznie niepewnie czujemy ze swoją tożsamością i ze swoją rzeczywistością. Ja myślę, że... Ale może my się niepewnie czujemy z takim państwem, jakie mamy. Ale wie pan co, no dobrze, będziemy mieli za chwilę inny rząd, zobaczymy, czy będziemy czuli się lepiej. Moim zdaniem problem jest dużo poważniejszy. I my moim zdaniem, to co mamy dziś w Polsce, to nie jest kryzys uchodźców, to jest kryzys Polaków. I trzeba się nad tym poważnie zastanowić, dlaczego nas od 20 lat ciągle coś przeraża. Bez przerwy nas coś przeraża. Ja nie robię z tego zarzutu.
bo być może to jest naturalny efekt czekać. No, można dyskutować. Ale to młody Polak przed szkodą. Jeżeli obserwujemy Zachód, problemy z islamem na Zachodzie, to antycypujemy pewne rzeczy i staramy się uniknąć tych błędów. Znaczy, no tak, tylko że na Zachodzie mówimy o milionach, a my tu mówimy o grupce. I teraz, dlaczego nas ta grupka przeraża? Dlaczego nas przeraża? To jest jak zbór czemucho, prawda? Tygrys, prawda? A to łyżka mała, prawda? Tam też łyżka wcześniej. Rzeczywiście ma, nie, oni sprowadzali od razu dziesiątki tysięcy. I teraz można powiedzieć tak, my potrafimy przyjąć na przykład takie społeczeństwo jak Polska, 200 tysięcy uchodźców pochodzących z innej kultury, więcej nie damy rady, bo mamy takie absorpcyjne umiejętności, kompetencje, szeroko rozumiane. Ale przeraźmy się. Jak pani premier powiedziała, w ciągu 2000, ja myślałem, że oni tam zer zabrakło. Jak, znaczy, zobaczcie, Niemcy nie umierają ze strachu, Francuzi nie umierają, Norwegowie nie umierają. Dlaczego my umieramy ze strachu? Trzeba o sobie pomyśleć. To tylko ty. Choć umierają z zamacha. Ja dwa zdanie biorę. Znaczy, po pierwsze, jest to, znaczy jednak powiedziałbym nieuczciwości mówienia 10 tysiącach, dlatego że wiemy. Że to jest pierwsza fala. Możemy dopisać przynajmniej 1-0, jeżeli nie więcej. To jest drugie. Nie jest prawdą, że Niemcy i Francuzi nie umierają ze strachu, bo ci entuzjastycznie przyjmujący uchodźców Niemcy palą regularnie, niestety palą obozy dla uchodźców i Francuzi też robią, ale niemieccy przestępcy, Polacy tego wciąż nie robią. I trzecia sprawa. Jeżeli mówimy o pomocy, tak pomagać trzeba każdemu. I na przykład pomoc Kościołowi w potrzebie, na miejscu, nie pyta się o zdanie. Jesteśmy tam na miejscu i jak ktoś przychodzi po jedzenie, po leki, po sen i tak dalej, nie pomagamy. Ale czym innym jest pomoc, a czym innym jest przemyślana polityka imigracyjna? To są dwie różne rzeczywistości. Pomagać trzeba każdemu i powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Pomoc tak naprawdę tam, to byłoby, bo masa z tych ludzi nie chce wcale wyjeżdżać u uchodźców, wyjeżdżać do Europy. Oni chcą wrócić do siebie, do domu. Ale żeby to zrobić, to trzeba im pomóc zaprowadzić pokój. A to wymaga wysłania Kamali. Nie, bo Polski być może też, ale przede wszystkim dużych. I zdecydować się na wieloletnią kampanię, która niestety będzie miała również odbicie na naszych ulicach, tak? To znaczy, bo zemsta, bo zamachy i tak dalej. To jest realna pomoc. Natomiast czym innym jest przyjmowanie imigrantów? Znaczy, ja powiem coś takiego. My się nie bójmy tak bardzo, to pan Bóg, jako ostatni w tej sprawie. Żakowski nie odpowiada, tylko też nie odpowiada. Pan Bóg ma ostatnie słowo i Pan Bóg ma nas w swojej opiece. Po pierwsze, poziom życia w Polsce wcale nie jest atrakcyjny dla tych uchodźców, do czego stąd zwieją. Problemów po prostu nie będzie. Chyba że Niemcy zbudują tak precyzyjny system sieci na naszych granicach, że się nie przycisną, ale przycisną. Więc po pierwsze, oni stąd zwieją. Po drugie, jeżeli kanclerz Merkel namawia mnie do tego, żebym włożył głowę w paszę tygrysa, pokazuje mi 20 filmów instruktażowych, że to jest całkowicie bezpieczne i można wkładać tą głowę w paszę tygrysa, to ja jednak na tyle jej nie ufam, że mi tej głowy tam nie włożę. Jeżeli mam się czego obawiać, to obawiam się islamistów, których znam. I znam ich sposób myślenia. Ich sposób myślenia jest bardzo misyjny. Ale misyjny w takim bardzo nieciekawym znaczeniu. Mianowicie oni chcą po prostu zislamizować świat. Wszystko, co się dzieje poza islamem, jest kafir, to jest właściwie nie do zaakceptowania. I to możemy im robić pogadanki. Oni będą nawet udawać, że się z tym zgadzają. Ale i tak zrobią swoje, bo tak robią. Bo ostatnie lata w Europie Zachodniej pokazują, że tak to się dzieje. Teraz, jeżeli my mamy zafundować sobie, Pan Bóg, jak mówię, ma nas obiecę, więc tego nie będzie, ale teoretycznie zafundować sobie dużą kolonię islamską wewnątrz Polski, no to będziemy mieć takie problemy, jakie ma Kopenhaga, Bruksela, Paryż, Sztokholm, Oslo i tak dalej. Trzeci punkt, proszę Państwa. Trzeci punkt jest taki. Polska w Unii Europejskiej i ta sytuacja z imigracją jest dobrym pretekstem, żeby o tym mówić. Aha, ale nie jedyny. Powiedziałem jedną rzecz. Dlaczego Pan Bóg ma na swoje plecze? Drugi punkt. Mianowicie Pan Bóg nas lubi do tego stopnia, że terrorystom nie opłaca się w Polsce przeprowadzać żadnych akcji, bo to jest najwyżej kilka minut w światowych headline'ach.
Więc ekonomia terroryzmu sprawia, że nawet wysadzenie Pałacu Kultury w Warszawie to może być kilka godzin w CNN. Słaby rezonans. Bomba w metrze w Londynie to jest miesiąc gadania, wystrzelanie redakcji Charlie Hebdo to jest pół roku gadania i manifestacji. Więc im się bardziej opłaca to robić tam niż tu. Pan Bóg wie co. Trzeci punkt Polska w Unii Europejskiej. Państwo, ja mam takie wrażenie, że my mamy problem z wpasowaniem się w Unię obie Polski. Polska lewicowa i Polska prawicowa. Tak mówię, że są dwie Polski, bo nawet ten poziom sporów u nas jest... jest okropny. Nie. Jest okropny. Nie, nie. Różnica zdań dobrze, ale żeby się tak układać po głowach, jak my się układamy, prawda, to jest... I Bogu dziękować, że tu jeszcze nie strzelamy do siebie, ale naprawdę. Więc Polska prawicowa ma taki problem, że tak. Pakiet klimatyczny nie, no bo węgiel i one. Nie będą nam tutaj Niemcy i inni. Euro nie, no suwerenność. Federalizacja nie, no tym bardziej. Federalizacja troszkę kompletna, my państwo suwerenne, nie. Elementy federalizacji, czyli jakieś zacieśnienie wspólnej władzy, czy większa ilość wspólnych polityk w ramach Unii. Absolutnie nie. No imigranci, tak jak żeśmy się pokazali, rzeczywiście to Jacek Rybuski ma rację. Mamy swoje powody i żeśmy o tym mówili przez ostatnią godzinę, dobre powody, żeby się obawiać, tak? Ale tak żeśmy się pokazali w Unii, no beznadziejnie po prostu, beznadziejnie. Więc Polska prawicowa ma taki problem, a Polska lewicowa ma inny problem. Ma taki problem, że kompletnie nie zauważa tego, że, o tym trochę mówił Tomasz Celikowski, że Unia ci chce przeprowadza jakąś misyjną działalność w krajach członkowskich, co do których mówi, że mają suwerenność, prawie małżeńskim, rodzinnym, takimś matkiem, prawda, aborcji. Macie suwerenność, tak? No ale równocześnie są wyroki Trybunału w Strasburgu, które obchodzą tą suwerenność pomału, prawda? Są inne różne polityki, które w gruncie rzeczy wpływają na tą suwerenność i jeśli islamista spogląda na Europę dzisiaj z politowaniem, ma trochę rację, prawda? Bo widzi kontynent wypalany, stary, bez przyszłości. Ma trochę racji, tak? Czyli polska lewica, polska liberalno-lewicowa, która nie widzi tych niebezpieczeństw i nie boi się tego rozpuszczenia polskiej tożsamości, no chrześcijańskiej, bo tak jaka jest imina w Polsce. Robi błąd. Czyli tak źle, tak niedobrze. Moje pytanie. Jak panowie sobie wyobrażacie to, co się mówi Polska w czołówce Unii Europejskiej? Chcemy być w czołówce? Chcemy, dobrze. Jak zrobić, żeby być rzeczywiście nie popychadłem, tylko mieć coś do powiedzenia? Ja przepraszam, bo już nie będę tak się wtrącał, gadał, bo trochę dużo gadam. Ale muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż pamiętacie Państwo taki obrazek trzech małpek. Jedna nic nie chce słyszeć, druga nic nie chce widzieć, a trzecia nic nie mówi. Otóż wydaje mi się, że istnieje jeszcze czwarta małpka na tej gałęzi, na której siedzą te trzy, która wytrwale piłuje tą gałąź. To jest ta czwarta małpka i to jest właściwie obraz Unii Europejskiej dziś. Islamiści tylko stoją pod drzewem i czekają. My sami sprzepiłujemy tą gałąź i spadniemy im w ręce. No dobrze. Terlikowski, Żabowski. Wydaje się, że tutaj są dwa problemy. Po pierwsze, musimy podjąć decyzję, czy udział w tożsamości europejskiej, kulturowej, politycznej, etnicznej, jest naszą odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjno-historyczne. Czy to jest nasza odpowiedź? Przypomnę taką rzecz, prawda? Wiem, że wielu z Państwa to się na pewno nie będzie podobało. Przypomnę taką rzecz. Rok 966. Przecież żadnych Polaków nie było. Tu były plemiona, księstewka i tak dalej. Każdy z nich miał swoją tożsamość. Każdy z nich miał swój język. Swoją religię, tak? I teraz udało się stworzyć Polaków, sklejając to w procesie historycznym trwającym setki lat, tak?
Teraz się okazuje, że jest nas za mało, jesteśmy za słabi, żeby się zmierzyć z tymi gigantycznymi siłami. Co my wolimy? Co wybieramy? Mamy wybór. Jeden wybór jest taki, że stajemy naprzeciw tych sił. No, były takie społeczeństwa, Prusowie na przykład. Oni stanęli naprzeciw, prawda? I mniej więcej wiadomo, dlaczego ich nie. Czy też próbujemy brać udział w tym i nie tylko brać udział, tylko budować tą wielką tożsamość, która jest w stanie oprzeć się Chinom, Ameryce, Rosji, nie dziś, za 50 lat też i za 200 lat też. Ten miliard ludzi, który może stanowić istotną siłę w globalnej grze. To jest projekt Europy. Że to jest, znaczy, albo Chiny, bo jak wolimy, możemy brać udział w projekcie Chiny. Jest się, była taka piosenka, będzie mi bardziej skośne oczy, to się może przydać, to się jeszcze kiedyś może przydać, tak? Otóż to są wielkie projekty. I teraz to się nie może stać z roku na rok ani w ciągu jednego pokolenia i nie będziemy Europejczykami, ani pan, ani ja, prawda, w tym sensie. Ale spójrzcie na Hiszpanię, na Francję, jak te narody się składają z różnych kultur regionalnych, tak? Na Wielką Brytanię. Co by było, gdyby Walijczycy byli osobno Anglicy, osobno Szkoci, czy byliby imperium, czy by ich dawno Niemcy podbili, prawda? Otóż, i to mi się wydaje, to jest jedna rzecz, musimy mieć świadomość, że stoimy przed wyborami, które mogą nas unicestwić całkiem. Bo nie wszystko dobrze się kończy. Czy lepiej być częścią wielkiego czegoś, czy nie być wcale? Czy być częścią wielkiego czegoś, to znaczy, że coś to kosztuje też, nie tylko się dostaje. I to jest bardzo trudna rzecz, bo to jest to, co teraz mówię, może być odbierane jako rodzaj zdrady. Jako rodzaj zdrady. Przypomnę, że opór przeciwko chrześcijaństwu trwał 300 lat w Polsce. Ludzie bronili swojej tożsamości przeciwko chrześcijańskiemu państwu. Bardzo skutecznie płacili za to życie. Czy słusznie? Zabijali. I zabijali też. Ale czy słusznie? Czy mieli rację, czy dobrze robili? To są odpowiedzi bardzo trudne dla nas, ja wiem o tym. Ale ja stawiam moje 3 grosze w tej dyskusji, stawiam na ten wielki projekt, który jest trudny projekt. Bo po drugiej stronie są ludzie, którzy są czasem bardzo mili, ale na ogół są ludźmi, czyli są średnio mili. Tak? Jak to wytrzymać? Ja myślę, że my musimy tych odpowiedzi szukać. Bo po drugiej stronie jest los Prusów. Czy w razie jak leci, co dają wszystko w pakiecie, tak? Czy może być coś... Musi być nasze. Trochę przewrotnie odpowiedział na tą propozycję. W jednej kwestii się zgadzam. Rzeczywiście stoimy przed fundamentalnym wyborem, ale nie jako Polska, jako Europa. I to nie jest wybór między tożsamością Europa a tożsamością narodu, tylko to jest wybór między zachowaniem swojej tożsamości, która została ukształtowana przez chrześcijaństwo, albo poddaniu się nowej tożsamości, która tutaj przychodzi, tą tożsamością jest islam. Ja nie wierzę w to, że tak zwane chłodne wartości, liberalizm, obrona aborcji, wprowadzanie eutanazji, małżeństwa gejowskie, czyli to, co w tej chwili nam się sprzedaje w pakiecie Projekt Europa. Taki pakiet nam się sprzedaje, że może kogokolwiek uratować i dać nadzieję Europie. I to z powodów bardzo prostych. Nie wierzę w to, że przekonanie, że wygodne życie jest wartością, nie jest wartością, ale że to przekonanie może zbudować Europę. I to już widzimy. Nawet nie chodzi o to, że Europejczycy nie są skłonni, tak wiem, oddawać życia za wartości, które są im bliskie, bo nie są skłonni. Jakby to widzimy. Śmierć jednego żołnierza skłania bardzo często, czy jeden zamach skłania do zrezygnacji z jakiejkolwiek... Tak Zapatero wybrał wybory. Dokładnie tak, tak Zapatero wybrał wybory. Ale Europejczycy nie są w stanie podejmować działań dość przyjemnych w gruncie rzeczy. Nawet powiedziałbym, że bardzo przyjemnych, jeśli kończą się one posiadaniem dzieci.
Znaczy, no jeżeli nie mamy dzieci, to nie ma żadnego projektu Europa. Znaczy, no nie oszukujmy się, jest projekt Kosowo. Czyli miejsce, w którym chrześcijanie jeszcze 100 lat temu byli gigantyczną większością. Miejsce, w którym powstała i ukształtowała się Serbia. Prawosławna i inne, już kończę, wiem. I która w ciągu 3 pokoleń w wyniku aborcji serbskiej, czy jugosłowiańskiej jeszcze, jak to powiedział mój kolega Serb, bardzo bliski mój przyjaciel, powiedział tak, w ciągu 3 pokoleń, w efekcie tego, że nasze kobiety, że kobiety albańskie miały 8 albo 10 dzieci, a nasze kobiety miały jedno dziecko i 10 aborcji, Kosowo przestało być chrześcijańskie, stało się islamskie. I to jest istota pytania, które przed nami stoi. Nie pytanie o to, czy będziemy wspólnie budować projekt kantowskiego wiecznego pokoju, albo projekt fantastycznego pomysłu na liberalną Europę, bo ta Europa, przepraszam za wrażenie, zdycha, przypomina dom starców oblegany przez rzesze młodych, dynamicznych, przenikniętych prosto, a czasem prostacką ideą, to prawda. Ale ludzie, którzy chcą żyć, chcą mieć dzieci, chcą działać. Jest za 20, a później niż za 28. Musimy dopuścić państwa, bo nas... Jeszcze tylko... Ja mogę, czy nie mogę? Nie, bo za późno. Ale może, Ale o tej Europie, no ty powiedziałeś. Prezes. O tym projekcie Europy. Prezes. Trzy pytania. Bo ja powiem tylko tyle. Fascynujący projekt Europa. Ale Pan Bóg bardziej się słyszał, te ludzkie projekty zakrojone na wiele wieków naprzód. Bo żaden z tych projektów się nie spełnił. Koniec Francja, historii. Ale próbujemy koniec historii gdzieś na początku lat 90. A teraz widzimy, jak historia przyspieszyła. Fukujemy z pomocą pieniędzy. Ze wstydu. Więc Pan Bóg się z tego po prostu schował. Pan Bóg się niestety się nie schował, przyszedł, ale jeszcze gorzej. Więc Pan Bóg się z tego bawi. Konserwatysta patrzy na świat, stara się zauważyć prawa, które nim rządzą. Obiektywnie. I według tych praw konstytuować nową, swoją rzeczywistość. Wielkie projekty społeczne mają to do siebie, że zawsze przeradzają się w swoje karykatury i w imię uszczęśliwiania kogoś tam i wyzwalania całe masy idą do piachu. Ja się tego boję. Tak mi historia nauczyła. Wobec czego projekt Europa brzmi fascynująco. Ale obawiam się, że może wyjść tak jak zwykle. Dobrze, Jasku, bardzo proszę już bez repliki, dobrze? Ja podaję mikrofon. Tak, mamy mało czasu. Mamy, no co, 16 minut zakończenia. Proszę Państwa, ja jestem jestem z zawodu i zamiarowania starszym Gajowym i to jest istotne, dlatego że będę dalej kontynuował. Nazywam się Jan Kosielowski. Pytanie. Na samym początku chciałem powiedzieć panu Żakowskiemu, jak gdyby zapytać pana, czy pan zdaje sobie sprawę, ile liczyła Służba Bezpieczeństwa funkcjonariuszy? Około 10 tysięcy? To właśnie to, co potrafi mniejsze zrobić więcej. Więcej. No potem może. Ze 20 potem. Może, no może potem, bo jak rozwinę. Więc to potrafi mniejsze zrobić z większością. Pana chciałem zapytać o to, jaki pan ma kontakt z prostymi ludźmi? Bo pan mówi o prostych Polakach. Wie pan, z racji mojego zawodu ja mam częsty kontakt z prostymi ludźmi. Powiem panu jedno, nie mają gorszego wykształcenia, natomiast są gorzej uposażeni. A wie pan dlaczego? Dlatego, że nie uprawiają politycznej poprawności i nie zarabiają na tym kroci. Mają swój porządek ułożony według Ewangelii i wcale nie mają fobii. Ja mam naprawdę bardzo dużą próbę, bo z racji chociażby tego, że jeżdżę z panem Gadowskim bardzo często, to znam ludzi w terenu całej Polski, właśnie prostych ludzi. I tam fobii nie stwierdzam. Jeżeli pan stwierdza, to proszę pana o konsultację ze mną i wtedy to będziemy mogli porównywać. Nie uprawiają poprawności politycznej to, co zrobi wielu spekulantów, zarabiając na tym kroci. Proszę państwa, jeszcze jedno. Potem się ta dyskusja rzeczywiście zrobiła refleksyjna i ciekawa. Ale na początku wydawało mi się panu, zresztą to zaznaczył, że pan prowokuje panelistów do jakiegoś zwarcia i wyglądało mi na to, że pan chce refleksję zastąpić sensacją. A porządek dziennikarski jest taki, kto, co, gdzie i kiedy, a na końcu dlaczego i to dlaczego wtedy to są motywacje i to jest ideologia. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, 10 kwietnia 2011 roku, dokładnie w rocznicę katastrofy smoleńskiej, wyrzuciłem telewizor. Ponieważ to, co telewizje pokazywały i to, co naprawdę się tam działo, było skandaliczne. I
dlaczego to mówię? Dlatego, że teraz żałuję, że wyrzuciłem telewizor. Ponieważ jak ja widzę pana Żakowskiego, co teraz mówi, to ja sobie kupię telewizor i będę oglądał. Ale mnie tam nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, były cztery obiekcje, jedna do Jacka Żakowskiego i chyba trzy do mnie, dobrze policzyłem. Tak? Odpowiadamy na tą służbę, czy nie, bo to rozumiem, że to możemy to pominąć, więc reszta jest do mnie. No najtrudniejszy zarzut jest ten odnoszący się do prostych ludzi, ale ja się może źle, to jest, ja uważam, że jak, że winny jest autor zawsze, czyli jest, jeśli zrozumiałem, to wina autora. Musimy się nie jasno wyrazić. Ja mówiłem zasadniczo o takiej idei francuskiego filozofa Alaina Finkielkrauta, który powiada, musimy nie tylko zrozumieć to, że ludzie się boją zamachów, szariatu, obrzezania kobiet, małżeństw aranżowanych i tak dalej. To są rzeczy okropne, prawda, i nie do zaakceptowania w Europie. Ale musimy zrozumieć ludzi, którzy mieszkali na przedmieściu Paryża i 50 lat temu tam byli sami biali prawie, a dzisiaj są sami czarni i ten człowiek, ten nasz bohater musi sobie pójść precz. Musimy, i teraz pytanie moje do Jacka, które było takie, czy ten punkt widzenia też możemy jakoś uwzględnić w naszej dyskusji. To miałem na myśli. Pan mówi o Polakach, a nie o Francuzach. Teraz pan by odwrócił wszystko do tego. Nie, no wydaje mi się, że mówię o Francuzach. Oczywiście odnoszę to jakoś, robię z tego jakąś analogię do naszej sytuacji, bo rozmawiamy o sytuacji polskiej, tak, ale wyszedłem od Finkielkrauta. Ja mam może tak trochę złośliwym powiedział, bo tutaj fantastyczną odpowiedź daje, jak się dobrze wczytać, Raspali. W obozie świętym. Książka, która wróciła po... Wróciła po lewej, tak, jest, powiedziałbym, no, profetyczna. Otóż on mówi, tam jest taki bohater, który jest Hindusem, czyli tak samo jak ci, którzy płyną. Ale on mówi, ja przyjąłem tą kulturę. I tak, z mojego punktu widzenia jest kompletnie wszystko jedno, czy wokół mnie będą mieszkać biali, żółci, zieloni, fioletowi, czy pomarańczowi. Ważne jest, czy przyjmą kulturę, która nas otacza. Czy będą chcieli być Polakami, co oznacza przynajmniej na poziomie kulturowym. Ja nie mówię teraz o jakimś głębokim przeżyciu. Zaakceptowanie chrześcijańskich korzeni tego kraju. Powiem tak, naszego kraju. Powiem tak, w kościele we Francji, w którym są wokół mnie, jeżeli chodzi o rdzenie Francuzów, to nie ma. Ich nie ma, właśnie. Są Filipińczycy, są Wietnamczycy, są czarni z całej francuskojęzycznej Afryki. Czasami jest jakiś Polak. Ja się czuję dużo bardziej w domu, bardzo często niż w zwykłej francuskiej ulicy. Więc to jest istota tego, co jest naszą różnicą. Nie kolor skóry, to jest bardzo, powiedziałbym, taki jagielloński. Nie kolor skóry, tylko zaakceptowanie kulturowych korzeni. To jest istotą tatarskości, to się zmienia niestety. Znaczy, jakby to nowe pokolenie jest trochę bardziej radykalne jeszcze, a jeszcze bardziej są konwertyci radykalni. Ale to, że zostali przy islamie, ale zaakceptowali polskie korzenie, to jest bardzo głęboko ulubione i mam za każdym razem, jak mi się proponuje wódkę, mówi, wypiję, bo piszę obecnie książkę o rosyjskich zakąskach, to nie da się pisać tej książki, nie konsumuję. Tak? Nie chcę powiedzieć, że istotą polskości jest ta odczaność, ale... Dobrze, zgłasza się mnie to gmin, a potem ja chcę, żeby tak? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja z wielką mikrofon. Ciekawością szła. Mikrofon, bo chyba nagrywamy, prawda? Myślę, że w większości znamy się, no ale... Nazywam się Mieczysław Wil, coś tam w Solidarności robiłem kiedyś, a obecnie też coś robię, ale nie w tym rzecz. Z zainteresowaniem słuchałem wypowiedzi wszystkich i dobrze, że one miały tu miejsce i szkoda, że ich tego typu różnych poglądów nie ma w publicznym obiegu medialnym. Że przyjmujemy albo media dyktują niestety pewne zachowania. Nie dziwmy się też, że, bo Jacku, tak mówię, że się znamy od czasów dawnych, że 7% po debacie w Polsce uznało, że można przyjmować migrantów. Więc za to dziękuję. Natomiast mam tu takie zdanie, no o więcej można by tutaj mówić, do ciebie bezpośrednio, bo powtarzałeś wielokrotnie Polska lewicowa, Polska prawicowa. Myśl
i żebyśmy rozmawiali tak, tak bym proponował. Polska z rządami lewicy bądź prawicy. Bo nigdy nie była Polska ani do końca lewicowa, ani do końca prawicowa, co nie oznacza, że rządu o takim zabawieniu nie ma, ale dążyli zawsze i stawiali najwyżej Polskę jako taką w ogóle. Dziękuję i miło było. Krótka odpowiedź. Ja miałem na myśli ten mój, a nie tylko mój smutek, że my się tak głupio dzielimy, że jak gdyby robimy wrażenie, że są dwie Polski, prawda? Nie, o to mi chodzi. Proszę bardzo. Witek, aha, Jacek Żakowski, potem pani. Pani do mikrofonu. Nie, nie, pani jeszcze nie, bo tu mam dwa głosy. Krótko, polemicznie do rzeczy. Dwa głosy, potem mi się wydaje, że nie chodzi tylko o to, czy oni przyjmą naszą kulturę. Chodzi też o to, co my przyjmiemy z ich kultury. I warto przypomnieć, jak gigantyczny wkład w to, co my dziś nazywamy polskości. Najbliżej przychodzący z zewnątrz. Jaki to jest ogromny dar dla nas. Teraz jeżeli ten dar zmarnujemy, Amerykanie mają umiejętność wysysania tych darów, Francuzi, Brytyjczycy, nawet Niemcy, ale wysysania fantastycznie. Tak? Znaleźli zdolnego, zrobili go prezydentem, Sarkozy, tak? W drugim pokoleniu. Więc trzeba mieć też tę zdolność. Mój przyjaciel Adam Michnik mówi tak, ja nie jestem taki mądry, ja tylko dobrze wysysam. Otóż wysysanie z innych dobrego na swój pożytek jest, myślę, jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką każdy z nas może robić. Tylko ja teraz słucham pana Tylinkowskiego, jak tylko coś mądrego znajdę, zaraz chcę wysysać. No ja tylko powiem tyle, to nie jest takie proste, dlatego że oczywiście zawsze z inkulturacją to jest proces dwie strony, nie ma sporu. Pytanie tylko, czy przyprawa istotna... Czy pasuje? Nawet nie, czy pasuje, to jest jedna rzecz, ale czy jak ich dosypiemy za dużo, to nie rozwali całego, całej potrawy. To jest ale 10 tysięcy nie, 10, tylko że 10 tysięcy to jest fikcja. To znaczy, jeżeli wicekanclerz mówi, z tych 100 tysięcy przyjmiecie 10 tysięcy, po czym mówi, ale do końca roku przyjmiemy przyszłego 800 tysięcy, no to tak naprawdę mówi, nie przyjmiecie 10 tysięcy, tylko 80 tysięcy, plus absolutne prawo ludzi, jakim jest łączenie rodzin, ileś innych rzeczy i tak dalej, więc to też te 10 tysięcy to jest, powiedziałbym, taka trochę taki populizm. Ja tylko jedno zdanie, jeżeli chodzi o wartość krótko, gdyby dziś do Europy zmierzali Ibn Sina czy Ibn Rushd, to ja bym z otwartymi ramionami ich witał, ale tutaj zmierzają zupełnie inni ludzie. Dobrze, te pytania z sali 3, tak? Dobry wieczór. Tak, nie słychać. Ja tak się przysłuchuję tej dyskusji raz tutaj, raz w kuluarach i sobie tak pomyślałem, co z tego wynika właściwie. Trzech siedzi redaktorów, trzech siedzi, którzy mają wpływ jakoś tam na naszą polską rzeczywistość, na nas rząd i tak dalej, ale co z tego wynika? Na razie nic nie usłyszałem konkretnego, ale sobie tak pomyślałem, może jakieś natchnienie. Mamy problem, ilu przychodzi tych wielkich facetów, siłaczy i tak dalej, a te kobiety z dziećmi tam siedzą. A może wy wpłyńcie na rząd pani Kopacz i powiedzcie jej wszyscy razem, od prawej do lewej strony, powiedzcie jej, przyjmijmy sieroty. My przyjmijmy sieroty do 5 roku życia. Zróbcie taką kwestię, takie podjęcie, takie decyzje, niech to będą nasi lekarze. Może tak. Może tu jest rozwiązanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panowie, jesteście w stanie do odpowiedzi. Wzywanie do odpowiedzi. Z sierotami się nie dyskutuje. No. Sierotom trzeba pomagać. Tylko jest inne niebezpieczeństwo, że mogłoby się okazać, przepraszam, że to mówię, ale że byłoby dużo więcej sierot, a nie jesteśmy zwolennikami zabierania dzieci rodzicom. Nawet jeśli to rodzice je wysłali. Jak mamy to sprawdzić? W Polsce albo 500 były komitety kościelne i inne na wykup sierot chrześcijańskich. Co jest tą sprawą? Na targach w całej Arabii karmuje się dziećmi. Fizyckimi, chrześcijańskimi, normańskimi. Panowie, tak. Na razie tylko na terytorium państwa islamskiego są targi. Dziękuję.
Dzień dobry, jestem Stoczek Soku, prawowodze. Dobrze, trzeba proszę powiedzieć. To będzie ostatnie pytanie już, niestety, dobrze? Chyba, że... A jeszcze... Izby Mańca. Będę może takim troszeczkę bliskim znajomym pana Mieczysława Gila, z tego względu, że pan Mieczysław Gil wie, gdzie leży Nowy Korczyn. Na pewno. Jak bardzo chyba, bo jesteśmy jakby sąsiadami. I chciałem takie zadać jedno pytanie panu Jackowi Rzekowskiemu, ponieważ pracowałem kiedyś jako pilot wycieczek zagranicznych. I wybuchła wojna na Bałkanach. I w pewnym momencie, żeby ktoś z Jugosławii mógł wjechać, musiał po prostu mieć wizę. I pamiętam, jak pomogłem 13-letniemu chłopakowi, żeby po prostu go przemieścić do Niemiec, żeby łączyć tę rodzinę. I polegało to na tym, była to prosta zasada, 3 autobusy dalej, ustawiałem go, przemieciłem. Później, po jakichś 2 tygodniach, była taka sytuacja, pojawiła się kobieta z jednym dzieckiem, też pomogłem. Ale po 2 miesiącach, panie redaktorze Rzekowski, pojawił się 2 zjednanych facetów, którzy nagle wyskoczyli z blaszaka na dworcu zachodnim, wsiedli mi do autokaru i w tym momencie, jak ja poprosiłem o paszporty i chciałem sprawdzić, gdzie oni jadą, to oni mieli tylko ze sobą 2 takie jakby jamniki. Otworzyli, a tam była broń. I powiedzieli mi, to są ich paszporty. I ja w tym momencie, nie było to wtedy jeszcze telefonów komórkowych, niczego, musiałem jako chłopak 25-letni podjąć decyzję. I żeby po prostu przewieźć wszystkich bezpiecznie. I taka jest sprawa z uchodźcami czasami. Rozumiem, pytanie jest nieproste. Musimy się jakoś zorganizować. Tomasz Tolikowski, pociąg 20.30. Możemy zrobić tak, że kończymy spotkanie albo dziękujemy też. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo, bo ja się teraz spóźnię, a jadę do swoich dzieci, więc ja wolałbym je wychowywać, a nie żeby wychowała jej telewizję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Kończymy? Ale pani się zgłasza. Ale pani już nie chce. Pani już nie chce. Pani chce. Odpowiedź Jacka Żakowskiego, pani i kończymy. Dobrze? W ten sposób. Żakowski, pani, kończymy. Proszę bardzo, Jacek. No to chyba, ja myślę tak. To było w innej epoce. Mam nadzieję, że przedawnienie już objęło pańskie dobre uczynki. Przyznał się pan. Natomiast mam nadzieję, że od tego czasu nasze służby trochę się rozwinęły. Ja też chcę powiedzieć tak. Mnie ten projekt się podoba. Projekt przyjęcia przez Europę uchodźców. Nie dlatego, żebym był zwolennikiem jakiegoś mega multikulturalizmu. Mi się wydaje, że są 2 rzeczy bardzo ważne. Jedna to jest sprawdzian Europy. Czy my jesteśmy w stanie przyjąć tych ludzi? To znaczy też w tym sensie, o którym pan mówi, żeby bandytów oddzielić od ofiar. Tak? Bo to jest trudne, ale jeżeli my w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie, to bandyci przylecą do Warszawy samolotem Air France albo jakąkolwiek Lufthansa i będą nas wysadzali w powietrze, nie muszą przypływać pontonami do Europy. Ale to jest też projekt inny. My o tym jakoś nad tym pomysłem Franciszka przechodzimy tak lekko. Otóż mi się wydaje, że to jest wyzwanie dla naszej kultury. Proszę sobie wyobrazić, moje marzenie jest takie, żeby kolejny odcinek plebanii zaczynał się od tego, że Mateusz, tak się z Mateuszem się nazywa, no ja nie wiem, wszystko jedno, że ten miły ksiądz, ojciec Mateusz, no tam, ja nie jestem w tym biegu, że on odpowiada na apel Franciszka i zaprasza rodzinę uchodźców. I przyjeżdża uchodźca, jego 4 żony i 17 dzieci i zamieszkują na plebanii. I zobaczmy wtedy, jaka jest treść i siła naszej kultury. Prawda? Jak my jesteśmy w stanie z jednej strony nie
asymilować ich, to znaczy nie chrzcić na siłę, tak? Z drugiej strony przyjąć to, co oni są w stanie nam ofiarować. Ofiarować to, co my jesteśmy w stanie. To jest jak kriokomora dla chrześcijańskiej, jakby powiedział pan Terlikowski, Europy. Ożywiająca organizm. Szczepienie ożywiającej tkanki. Teraz może się nie udać. No to jak jesteśmy trupem, to jesteśmy trupem. Ale jeżeli ta kultura żyje, to się ożywi. Wspaniała wizja. Bardzo mi się podoba. Tylko chciałbym do tej wizji dodać jeszcze jeden obrazek, który postawi pewien znak zapytania. Króciutki. Ta rodzina islamska mieszka w naszym miasteczku, na naszej parafii. Sielanka. Pięknie. I naraz w niedzielę dżentelmen spaceruje ze swoimi żonami i tak jak mają to w zwyczaju mówić dżentelmeni, w pewnym momencie w ramach dyskusji towarzyskiej z żoną kopie ją w brzuch albo leje ją pięścią w twarz. Jak zareagują wtedy inkulturujący ich Polacy? To jest pytanie, bo to nie jest odpowiedź przecież. Nie, to jest pytanie właśnie, bo pojawią się pewne różnice kulturowe. Pytanie. Małgorzata, pytanie. Ja mam pytanie, które mi się wydaje jest pytaniem źródłowym. Otóż Niemcy, ich kanclerz zaprosili do siebie imigrantów. I pytanie, które powtarzam, na razie z rynku krakowskiego robiąc demonstrację przeciwko przyjmowaniu uchodźcom, tudzież na portalach w internecie. Kiedy Niemcy wywiozą swoją kanclerz na taczkach? Bardzo szybko. Kto odpowiada? Pan Jacek. Pan Jacek Żakowski. Ja uważam, że to jest problem Niemców. Ale chcę powiedzieć tak. Niemcy prawdopodobnie popełnili błędy. Przyjmijmy, że popełnili błędy. Czy to likwiduje problem udzielenia pomocy uchodźcom? Nie. Czy to likwiduje problem udzielenia pomocy Niemcom? Nie. Na miarę naszych możliwości. Tak. Prawda? I teraz... Należy ich wspierać w tej sytuacji, ich pomysły. Nie, należy ich wspierać cierpiące. Jak moje dziecko popełnia błąd, to mówię, że popełnia błąd i udziela mu wsparcia. Nie w popełnianiu błędu, tylko w znoszeniu konsekwencji. Te dzieci to są uciekające przed towarem do wojska syryjskiego. Proszę Państwa, bo to jest trochę takie retoryczne pytanie. Wywiozą, nie wywiozą, to jest problem niemiecki. To jest problem niemiecki. Przegra wybory, będzie inny kanclerz. My zajmujemy się naszymi problemami. Bo tu jest kwestia, czy my w ogóle mamy politykę. Czy my tylko kierujemy się takimi dziwnymi jakimiś odczuciami. Jak to Francuzi zrobią, jak Niemcy, a co obcy powiedzą, jak my wyartykujemy nasz pogląd. Świat dziś jest tak zbudowany, że trzeba się targować o własne interesy. Bo ci, którzy się nie targują, są po prostu słabi. Tak im się sięga do kieszeni i wyjmuje, co się chce. Więc problem w tym, żeby polska polityka, polska klasa polityczna zaczęła wreszcie to rozumieć, że wsłuchiwanie się pilne, jak pilni uczniowie, w głos tego, co płynie z Francji, z Niemiec, to jest pewien dwulatnik, bo różne głosy płyną. Zależy, gdzie będziemy słuchać, tam będziemy mieć różne wykłady. My powinniśmy mieć środek ciężkości naszej polityki tu, nad Wisłą. Ale żeby go mieć, to musimy opracować, wyartykułować pewne niezbędne minimum. Po co istnieje nasze państwo? Bo może ono nie powinno istnieć. Ale skoro przez 1000 lat istnieje, to widocznie jakiś powód jest. I lepszego nie mamy. No lepszego państwa nie mamy i lepszego powodu dla istnienia tego państwa też nie mamy, ale nie wyartykułowaliśmy tego powodu, który jest, który istnieje. I nasi politycy tego nie robią. Tu jest problem. Jeżeli będziemy mieć tak słabą agendę polityki i wewnętrznej, i zewnętrznej, to będziemy ulegać wpływom, chociażby będziemy mówić o tym, o czym pani mówi, czyli pewnych lękach przed Niemcami, przed kanclerz Merkel, czy jakąś inną osobą. Ja nie mówię o własnym lęku, o panu Merkel. Proszę państwa. Proszę panów, ja chcę powiedzieć, że jestem zadowolony z tej dyskusji. Uważam, że dobra dyskusja, bardzo wam dziękuję. I państwu też bardzo dziękuję. Panie prezesie, za bardzo wykonanie. Dobranoc.